Nie, nie, widzę, posłuchajcie, że on tego wszystkiego po prostu dość. Tu jest dosłownie napisane: Goty to jest największy śmieć. Goty śmierdzi kupą. Hej, ale poczekajcie, widzowie, kto to wszystko zrobił. No i teraz gościu został mój samochód. Ja nie wierzę, co to jest za niebiesko-włosy przegry. Halo, ale Goty, rozumiesz, teraz to zrywam, wszystko widziałam. Ale poczekajcie, dostałem SMS-a. Poczekajcie, ale nie, co to jest za zdjęcie? Boże, ale co się nie dzieje naprawdę? Ale nie gadajcie, to serio jest mój syn Goty. Teraz Goty to przesadziłeś, rozumiesz, to nigdy nie wracaj do mojego domu! Wy naprawdę posłuchajcie, to wcale nie jest prawda! Ale o nie, poczekajcie, po co są wam te piłki? Moja głowa, mój Boże, to naprawdę boli! Przestańcie, moje wszystkie kości, zaraz wam coś zrobię, naprawdę! Przestańcie! Wiecie co, teraz powiecie, kto to wszystko zrobił? Jesteś największy pośrednictwem prawa! Nie, no ale go, ty teraz to przesadziłeś, widziałem wszystkie zdjęcia! Teraz zostajesz wyrzucony z Brookhaven szkoły! To jest Max, czyli mój największy hejter. A to jest lista 7 pranków, dzięki którym chcę się zemścić. Ja nie mogę, ale dlaczego ty to zrobiłeś? Bo jesteś głupi, śmierdzący, beznadziejny, bezużyteczny i najgorszy na świecie. Rozumiesz, to ja zrobię wszystko, żeby cię zniszczyć. No ale ja nie mogę, dlaczego mnie wszyscy tutaj tak traktują, co bym takiego zrobiłem. Ale nie, ja jeszcze się zemszę, zobaczysz, głupi hejterze. Okej, dobra, nie widzę, posłuchajcie, to czas na mój pierwszy prank. Rzecz, którą najbardziej nienawidzi mój hejter, jestem ja. Więc co, jakby teraz każdy Brookhaven dosłownie był Gotim. Ja pierwszy Goty, drugi proszę Robuxy, trzeci Goty. Siema gościu, ty też teraz jesteś Gotim. Wy też jesteście Gotim. No i do tego prezydent też będzie. No ja nie wierzę, teraz ostatecznie Goty piesek. Teraz dosłownie każdy w Brookhaven RP jest Gotim. A plan jest taki, że wszyscy będą rozmieszczeni po całym Brookhaven RP. Ma hater Max właśnie już podjeżdża. Ja nie mogę jej w końcu odpocznę od tego głupiego Gotiego. Nie, to jest sen, to wcale nie jest prawda, tu wcale nie ma pięciu Goty. Ja nie wierzę, to się dzieje, widzowie, co jest. Dobra, ale na odstresowanie kupię sobie burgera. Dobra, ale wiecie co, jednak wolę pizzę. Albo dobra, nie, ja już nie wiem totalnie, co tutaj robić. Brookhaven Newsa, wita was niebieską włosy Goty. Nie no, ale serio, tutaj też Goty, ale halo, policja, chciałbym zgłosić. No nie, ale dobra, to jest totalna przesada, ja stąd uciekam. Ale widzowie, to jeszcze nie jest wszystko, bo następny prank to złapanie Maxa w ogromne kłopoty. Patrzcie na to, wystarczy, że tutaj przykleję swoje zdjęcie. Ja nie mogę, ale kto przywiesił to gówno? Więc teraz wystarczy po jej całym domu rozwiesić wszędzie swoje plakaty. A ona dosłownie teraz zniszczy swój cały dom. Hej, ale gościu, kim ty jesteś? O nie, dobra, widzowie, szybko ucieczka. Ja nie mogę, ale teraz tutaj wracaj, rozumiesz to? Dobra, kochani, ukryjmy się tutaj. I bam, zamieniamy się w tego służącego. Poczekajcie, ale nie, co tam się dzieje? Nie no, ale teraz to masz naprawdę przewolone. Oj, sorry, jednak mi się coś pomyliło. Nie, ale poczekajcie, czy mi się coś właśnie przewidziało? Ja nienawidzę do tego, nienawidzę, ale nie mogę, co to za kupek to zrobił. O mój Boże, ale nie, co jest, tylko nie nasz dom. Ja nie mogę, ale Max, co ty zrobiłeś? Ale ja to wszystko wytłumaczę, naprawdę to nie była moja wina. Ty jesteś najgorszym synem na świecie, teraz zostajesz wyrzucony z naszej rodziny. Dobra, weźcie się wy wszyscy, idę do domu moich przyjaciół, nienawidzę was. Teraz, kochani, to jest czas zawstydzić naszego hejterka. Nie, ale Goty, czy mi się coś właśnie przewidziało? To jest dosłownie spotkanie hejtowania Gotiego. Ej, ja nie mogę tego, głupie niebieskie włosy, nienawidzę go. Ja jestem taki głupi Goty, nagrywam filmy na YouTube'a. Nie, ale to już jest po prostu przesada, zaczynają mnie już powoli denerwować. Ale okej, dobra, teraz się przebierzmy. Ale hej, poczekajcie, gdzie jest Max? Ej, gościu, ale co ty tutaj robisz? Teraz to jest twój koniec za 3, 2, 1. Ale nie, naprawdę, poczekajcie, ja jestem hejterem Gotiego. Dobrze, niech będzie, Max jest tutaj na górze. Hej, Max. Hej, ale poczekaj, ja cię znam. Tak, ja jestem największym hejterem Gotiego i nagrywam filmy. Ja nazywam się Goty, to znaczy Maciek się nazywa Maciek. O, naprawdę, to teraz proszę, nagraj mnie. Dobra, widzowie, to jest idealna szansa na trzeciego pranka. Posłuchajcie, rzecz, którą najbardziej kocham na świecie, jest hejtowanie głupiego Gotiego. On nigdy nie będzie moim przyjacielem i on zawsze będzie moim wrogiem. Dobra, ale teraz mam na to idealny pomysł. Teraz za to wszystko trochę montażu, tutaj się troszeczkę przytnie i teraz każdy na hejterskim spotkaniu to zobaczy. Rzecz, którą najbardziej kocham na świecie, jest Goty. On nigdy nie będzie moim wrogiem i zawsze będzie moim przyjacielem. Nie no, naprawdę, serio, największy fan Gotiego. Ale poczekajcie, to wcale nie jest prawda. Nie no, ale teraz to przesadziłeś, rozumiesz, to teraz wywalę z naszego hejterskiego domu. Ja nie wierzę, co jest, udało się. No i teraz moim następnym celem było wpakowanie hejtera w poważne kłopoty z policją. Teraz wystarczy przebrać się za Maxa hejtera. No i teraz halo, ręce do góry, to jest napad na ten bok. Okej, dobrze, już daję, naprawdę, to są wszystkie pieniądze, proszę zostaw mnie. No i teraz, halo, policja, proszę pomocy, czerwonowłosy Max okradł bank. To jest ten czas, aby ośpieszyć Gotiego, ale poczekaj, nie. Halo, teraz zatrzymaj się, wiemy, że okradłeś bank. Ale to wszystko to jest kłamstwo, ja nic nie zrobiłem.
zrobiłem! Uwaga, uwaga, zaczniemy strzelać za 3, 2, 1! No nie, ja teraz muszę gdzieś uciec! Ja nie wierzę, ale moja zemsta idzie zgodnie z planem! Ja nie mogę, ostrzegaliśmy cię, głupi typie! A, o Jezu, to naprawdę bolało! Rozumiesz, to teraz idziesz z nami do więzienia, bo! Ale naprawdę, posłuchajcie, to nie byłem ja! Do tego jeszcze teraz kontrolatorem myśli! Macie teraz pobić Maxa, wyśpiać Maxa i zniszczyć Maxa! Oj, oj, to jest ten hejterek Godiego! Nie, co wy ode mnie chcecie, proszę, nie! My nienawidzimy hejterów Godiego! To jest taki słabiusz, jak ty! No i do tego teraz na koniec puszczenie w kibelku! Hejter Max już wyszedł z więzienia, a ja wraz z naukowcem przygotowaliśmy specjalny piąty troll! Super czapka hejterska Godiego! Zdjęcie z prawdziwego życia Maxa! Specjalny nielegalny eliksir nienawiści! I ostateczne hejterskie komentarze Maxa! Jest dobra, udało się, to jest serum nienawiści! I teraz wystarczy, że dam to do tej anteny i każdy w Ruchle będzie bił i wyśmiewał hejtera! Zemsta będzie słodka! Ja nie mogę, już mam tego dość, muszę spać na tym głupim śmietniku! Hej, Kale, Max, wybierz jeden prezent! Ale, poczekajcie, co wy ode mnie chcecie! Ja nie wierzę, ale chyba to naprawdę działa! Proszę, Max, wybierz jeden prezent! Okej, dobra, niech będzie ten! I bang, co to jest? Au! Ja nie mogę, moja głowa, co wy mi zrobiliście! Nie, ale czy wy właśnie podpaliliście mój śmietnik? Ty rozumiesz, to nikt cię tutaj nie lubi. O tak, to macie za swoje. Nie, no ale teraz Max, to przesadziłeś. Nie, ale poczekajcie, dlaczego wszyscy mnie gonią. Teraz gleba złodzieju, oddawaj wszystko, co ukradłeś. Ale proszę policjanta pomocy, oni chcą mnie zabić. Dobrze, już ci pomagam, ale to branie jednak spadają ze mnie. Ale dlaczego wy to wszyscy robicie, wszędzie są jakieś napisy? Max je kupę na obiad. Kot jest najlepszy walić hejtera Maxa? Nie, no ale to jest po prostu jakiś żart, mam wszędzie. Będzie zakaz wstępu! Ale ty jesteś moim pieskiem, dlaczego? Ja nie mogę, ale nie, dziecko, muszę cię uratować! Albo dobra, jednak nie wolę się śmiać z Maxa! Ale przecież ja wam nic nie zrobiłem, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Teraz wystarczy wybrać o tą opcję i ludzie będą jeszcze bardziej wściekli! Dobra, ale walisz tą operację, umrzesz tutaj, dziadku! Szybko jedźmy na wojnę! Albo dobra, nie wolę gnębić i przejechać Maxa! Nie no, ale tu już jest po prostu przesada, goni mnie wojsko! Bubek, bo! Teraz idzie z nami, kurduplu! Au, nie, proszę, przestańcie moje kości! Au, co ja takiego wam zrobię, mało, mój Boże! Ha! Głupi przegryw, Max, nikt go nie lubi! Au, ja, to było naprawdę epickie! No i teraz zostały tylko dwa pranki! Wiedziałem, że to sprawka tego niebiesko-włosego śmiecia! Ale mam na to idealny pomysł! No i przedostatnia zemsta na hejterze, czyli... Biorę teraz wszystkich hejterów Godiego na świecie! Ja nienawidzę Godiego! Teraz zniszczymy Godiego wspólnie! Ja go nie cierpię, on kopiuje od Popkata! To jest czas na największą zemstę na świecie! Szósty prank to wywalenie hejterki w kosmos! Wystarczy teraz zrobić specjalną przynętę! Tak udało się, jest, ona idzie! Uwaga, uwaga, lot w kosmos startuje za 3, 2... No i teraz w końcu będzie spokój! Powaliło cię, Godi, sam lecisz w kosmos! To nie, to było tylko jakaś kukiełka. Au! Co oni mi zrobili? Ja teraz jestem na księżycu. Wszyscy w Ruchem NRP mieli nawiedzili, to jest zniszcze. Proszę cię, szybciej, Goti, ty musisz tam wrócić. Goti, ale halo, wracaj, Max, chcę zniszczyć całe Ruchem NRP. Dzięki specjalnym złotym handlom staniemy się najsilniejsi na świecie. Teraz cała ulica będzie zniszczona. Rozumiesz to, prezydencie, teraz rozkaz nienawidzić Gotiego. Okej, dobra, jeszcze troszkę i właśnie lądujemy. Au! Boże, ale co jest, jak mi się kręci w głowie? Jak pokonam tego boza z 80 poziomem siły, będę jeszcze silniejszy! Bęk, ostateczny cios i nikt nie będzie ode mnie silniejszy! Porwę wszystkich ludzi z Bruchem NRP i zamknę ich w więzieniu! No więźniowie, powiedzcie, kto jest najlepszy! To wasz koniec za 3, 2, 1! Max jest najlepszy, walić Gotiego! Goti, ale posłuchaj, Max hater i jego przyjaciele mają już 1000 poziom siły! No i do tego zamknęli wszystkich i każą im cię wyzywać! Rozumiecie, to powtarzajcie za mną! Goti śmierdziel, Max król! Goti śmierdziel, Max król! Goti, proszę cię, myśl! Proszę, królu, to jest specjalna bomba jądrowa! Posłuchajcie, Goti wrócił na ziemię, namierzyliśmy go, jest na najwyższej górze Brookhaven NRP! Dobra, wiem, mam na to idealny pomysł! Nic nam nie zrobią, bo wysadzę wszystko, co istnieje!
Teraz Goti ręce do góry! Ale spokojnie, jeżeli oddacie mi swoją siłę, to ja was uratuję! Nie ma takiej opcji, ale no dobra, jak chcę żyć! Wszystkie systemy gotowe za 3, 2, 1, start! O mój Boże, moja głowa! Ja tutaj dosłownie umieram! No jest, udało się, jestem silniejszy! No już nigdy nie zobaczę Gotiego za 3, 2, 1! Nie ma takiej opcji, oddaj to! Ja nie mogę jak zwykle, musisz wszystko rujnować! Ale ta bomba wybuchnie za 5 sekund! Wcale jak to wybuchnie, dobra, szybko to połknę! Ale co jest, ja teraz jestem malutki! Przestań się śmiać, bo mam plan B i wybucha za 3, 2, 1! No i teraz przeproś za wszystko. Nigdy ja ciebie nienawidzę. Okej, dobra, właśnie wstałem film w gaciach, jak tańczysz pod prysznicem. Dobrze, ale naprawdę przepraszam cię, Goti, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ale jest, kochanie, udało się, cała lista pranków wykona. O, ja, widzowie, uwaga, uwaga, to jest mój nowy robot 2300X. I bam, laser. Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? No i teraz to koniec głupiego robota Gotiego. Ale nie, nie, kto to zrobił, o mój Boże? Tylko nie mój super 2300 robot. Spokojnie, spokojnie, Goti, my cię naprawdę przepraszamy. Wy przepraszacie, tylko przepraszacie, serio. Ale wy głupi wiecie, że zniszczyliście mojego najlepszego przyjaciela robota. Goti, ale poczekaj, stój, dlaczego ty jesteś taki wściekły? Wiecie co, zaczynacie mnie już powoli tu denerwować. Goti, ale serio, to był tylko taki prank. Goti, uspokój się, Goti, uspokój się, Goti, uspokój. Się. Jaki głupi przegryw się nabrał. No ja nie mogę, ale dlaczego oni mnie tak traktują? Tyle lat pracy poszło na marne. Okej, dobra, jesteście gotowi? Poziom wściekłości Gotiego 10%. Posłuchaj, ja jestem gotowa jak nigdy. To jest ten czas, aby wkurzyć Gotiego. O nie, poczekajcie, teraz jadą. O ja, papa, mamo i tato, to jest czas na Brookhaven szkołę. Teraz to już wasz koniec, głupia rodzina Gotiego. O, to naprawdę bolało. Nie, nie, widzę, poczekajcie, że mi się przesłyszało, czy moi rodzice mieli wypadek. Ojoj, Goti, Goti, wszystko okej. Ale co wy zrobiliście z moimi rodzicami? Do zobaczenia, synku, Goti, papa. Nie, no ja nie mogę, co wy zrobiliście, ty nie jesteś zaproszony na moją imprezę urodzinową i ty tak samo. A Goti, a co ze mną? Wy wszyscy tutaj zebrani, przestańcie się do mnie odzywać, bo wy jak zwykle musicie mi zrujnować cały dzień, dzięki. A masz, głupi przegrywie, dzieciaku. Teraz już nikt cię nie uratuje. Ale proszę, zostawcie mnie, ja się naprawdę boję. Halo, halo, co tutaj się dzieje? Kto go pobił? Panie dyrektorze, to był. No kto to był? To był ten niebieskowłosy Goti, on mnie pobił pomocy. Nie, nie, proszę pana, to jest nieprawda, oni kłamią, to byli oni. Goti, co ty robisz? Panie dyrektorze, mnie tam nawet nie było, ja naprawdę nie żartuję. Przecież ci mówiłem, Goti, żebyś przestał nękać ludzi w szkole. Ale proszę pana dyrektora, ja się naprawdę poprawię. Zostajesz wyrzucony z Brookhaven szkoły. Głupi bulesi, rozumiecie, to jest wasza sprawka. Czemu cała ziemia się trzęsie, co jest? Jest tak wkurzony. Wiecie co, radzę wam jak najszybciej uciekać. Dobra, nie szybko uciekamy stąd, ale mam jeszcze lepszy pomysł. Halo, halo, teraz naukowcu masz zrobić tak, żeby wszyscy w Brookhaven denerwowali Gotiego. Okej, dobra, jeszcze trochę i jest eliksir gotowy. I od teraz każdy Brookhaven RP będzie denerwował Gotiego. Zemsta będzie słodka. Poziom wkurzenia Gotiego 20%. Nie, nie, widzę, posłuchajcie, już mam tego wszystkiego naprawdę dość. No ja nie mogę, kto to znowu przyszedł. Ale poczekajcie, poczekajcie, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Hej, Goti, wybierz jeden prezent. Ale poczekajcie, co wy znowu ode mnie chcecie? Goti, my tylko chcemy cię przeprosić. Ale ja nie chcę żadnych przeprosić. Wybierz jeden z pięciu. No okej, dobra, niech będzie ten. I Ben, co tu będzie? Ale o mój Boże, ja nie wierzę, to jest milion Robux. No nie, czy wy serio, głupki, podpaliliście mój dom? Nikt cię tutaj nie lubi. O tak, to ty teraz będziesz spalony. A wy za to spadacie z góry mojego domu. Teraz, Goti, to przesadziłeś, chodź tutaj. O nie, widzowie, oni mnie wszyscy teraz gonią, a jestem tak wkurzony. Teraz na podłogę, złodzieju, oddawaj kasę babci. Proszę, pary policjanta, potrzebuję pomocy, oni mnie denerwują i chcą mnie pobić. Okej, dobra, dzieciaku, już ci pomogę. Albo dobra, jednak nie spadaj ode mnie. Ja masz, pa, pa,
piesku Gotiego! Wy zabiliście mojego pieska, jestem wkurzony jak nigdy wcześniej! Poziom wściekłości agresji Gotiego 50%! Najgorsze to może być trollowanie wózkiem Gotiego, ojojojojoj! Nie no, nawet ty babciu, to jest po prostu przesada! Mamy naprawdę poważne kłopoty, szybciej, szybciej, ona zaraz umrze, ale poczekaj! To jest? To jest? Ja nie mogę z tym skończyć, to jest czas, aby denerwować tę głupka! No i wiesz co, Goti, twoi rodzice umarli! Nie, stójcie, czy przez was zginęli moi rodzice? Chyba to nie był jednak zbyt dobry pomysł. Uwaga, uwaga, poziom wściekłości Gotiego 70%. Ja jestem naprawdę wkurzony, a masz bing, bam, bam, zium, a masz. Ale Goti, proszę, zostaw nas, my się naprawdę boimy. Wy się boicie, a to nie jest jeszcze 100% wściekłość. Goti, pogadajmy, my naprawdę przepraszamy, to tylko był taki żarcik. To jest po prostu dla mnie za dużo, tylko żarciki, żarciki, żarciki. Goti, to nam jest to niepowstrzyma, na stale będziemy cię denerwować. Dobra, to jest koniec Brookhaven za 3, 2, 1. Nie, tak po prostu nie może być. Idziesz ze mną, Goti. Widzowie, poczekajcie, gdzie jestem? Okej, musimy to wszystko zatrzymać. Hej, halo, zostawcie mnie, co wy robicie? To jest czas na testy na tobie. Ale poczekajcie, co, jakie znowu testy? Ja się naprawdę boję. Ty, Goti, jesteś zbyt wściekły. No i okej, wszystkie systemy gotowe. Ale jakie znowu systemy? O nie, co się ze mną dzieje? Au, jak to boli. Level ekstremalnej wściekłości równa się 90%. Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo, proszę uciekać od tej osoby. Poczekaj, co? Ale jak to 90%? Ale co teraz? Ja jestem naprawdę spokojny, proszę, wypuśćcie mnie, proszę. Ale Goti, obiecujesz na 100%? Tak, naprawdę obiecuję. Okej, dobrze. Ja nie wiem, że co jest, ja jestem wolny. Ja nie mogę, czy wy serio wypuściliście tego bezmózgiego, brzydkiego, głupiego, śmierdzącego i wkurzającego gościa. Ale naukowcu, co ty powiedziałeś, jakiego gościa? O nie, on zaraz wybuchnie. Szybko uciekajmy, nie mamy czasu. Kochani, posłuchajcie, jestem taki zły. Teraz już mi nie uciekniecie, a kiedy was złapię, to was zniszczę. Co jest? Przestań mnie podglądać, gościa, jestem w gocio. Ojoj, naprawdę przepraszam, dziadku. Ale gdzie jesteście, to jest czas na wasz koniec. Pora powiedzieć papa. Ow! Moja głowa, ale poczekajcie, co to było? To byliście wy, dlaczego wy mnie uderzyliście? Poziom wściekłości Gotiego 95%. To wszystko dla naszego dobra. Robię się coraz bardziej wściekły. Poczekajcie, co on jest, tu, to już 95% poziomu wkurzenia. To jest 99% wściekłości. Ale posłuchajcie, musimy go natychmiast powstrzymać. Goti, my naprawdę przepraszamy. Rozumiesz, to masz się uspokoić w tej chwili. Szybko, bo on zaraz zniszczy cały świat. Przestańcie, naprawdę. Poprzez was jestem naprawdę wściekły. Ale mój Boże, to już się wymyka spod kontroli. Ja teraz po prostu czuję chęć zniszczenia. Ale Goti, co chcesz ode mnie, kidzie? Naprawdę uspokój się, weź tą piłeczkę, może dziecko je maczka, cokolwiek, jej zabawa. Spadaj ode mnie, nie chcę się niczym bawić, bully. Ale widzowie, jestem tak wściekły, że czuję, że zaraz wybuchnę. Ale poczekaj, co jest, ja się czuję już dobrze. Ja nie wierzę naprawdę, Goti. Nie, żartowałem. Uciekajmy jak najszybciej, on jest szalony. Nie rozumiecie tego, nigdy nie uciekniecie i ta silna łapa wyląduje na waszych twarzach. Bo posłuchajcie, to jest ten czas na to, żebym wyewoluował 100% poziom szaleństwa. No i teraz to jest ostateczna wersja wściekłości Gotiego. O nie, to jest ultima super wściekłość. No i teraz już nikt mnie nie powstrzyma. Hej, ty duży czerwony, pobawimy się. Nie mam czasu na zabawę, spadaj, dzieciaku. Ja nie wiem, się patrzcie na to, dzięki mnie się całe Brookhaven pali. Panie prezydencie, proszę pomocy. Poczekaj, co, synku, co się dzieje? Bo Goti osiągnął 100% wściekłości, on niszczy całe Brookhaven. Spokojnie, synku. Teraz agencji, naukowcy, policja, administracja Brookhaven, potwory, powstrzymać i zniszczyć Gotiego. I okej, za to wszystko, co mi zrobiliście w tym domu duchy. Ale, mamo i tato, co się stało? Dlaczego zgasło światło? Mój Boże, co to jest? Nie, pomocy! A ten dom zalejmy, okej? Okay. Ten dom niech cały wybucha. Halo, UFO, jesteście tam? Tak jak kazałeś, panie, zniszczymy! Ale czemu cały dom się trzęsie, co jest? No i teraz zostało mi tylko zniszczyć całe Brookhaven! Okej, dobra, nie wierzę, jeszcze troszkę, dawaj! Jest, udało się, kontrolator emocji go powstrzyma! Poczekajcie, tylko ja to słyszę. O nie, to jest policja, co jest? Wiemy, że tutaj jesteś, teraz poddaj się! Wy serio myślicie, że ja się kiedyś poddam? Ja! Ale co jest, jak ja wysoko skakam?
O nie, to jest znowu policja, ale spokojnie, mam idealny pomysł. Ja naprawdę przepraszam, już się poddaję. Ha, 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 serio tak łatwo? Nie, to była pułapka, głupi policjanci. To jest prostsze niż myślałem, wystarczy odpowiednio wycelować, BOOM! Ale agencji, ty wiesz, że to na mnie nie działa. Ale, poczekaj, jak to nie działa, to jest niemożliwe. Nie zadziera się ze wściekłym gotim i BOOM! No i teraz, żebym eksplodował cały świat, wystarczy kliknąć ten jeden przycisk. No i za 3, 2, 1. Nie, Goti, poczekaj, stój, nie rób tego. Ale co tutaj robisz, głupi naukowcu? To jest kontrolator emocji 3000i. Ale moja zemsta nie stój. Wybrana emocja równa się ze wściekłości do szczęścia. O nie, widzowie, to się dzieje. Proszę, żeby to zadziałało, proszę. Ja czuję się szczęśliwy i dobry. Ale kto mi zalał dom? Goti, co ty zrobiłeś? Szczęście mnie wszystko boli. Ja nie wierzę, kochani. W końcu jesteśmy w naszym nowym domu. Ale poczekaj, co to są za dźwięki? Syneczku, coś leci w nasz dom. O nie, ma mój tato. Co teraz zrobimy? Szybko, synku, do naszych pokoi. No nie gadajcie, specjalnie się przyprowadziliśmy, żeby mieć spokój, a tu takie rzeczy się dzieją. O mój Boże, to jest coraz bliżej. Fioletowe dziwne coś leci w nasz dom. O, to nasz koniec. O mój Boże, synku. Mamo, tato, może chodźmy to sprawdzić. O kurczaczki, ciekawe co to może być. Co to jest i co to tutaj robi? Ja nie mogę, to jest naprawdę epickie. Mamo, tato, mogę to wziąć i się tym pobawić? Nie ma takiej opcji, synu. Do pokoju to jest zbyt niebezpieczne. To jest bez sensu, tryb smutasa. Ja nie mogę spać z myślą o tej dziwnej fioletowej rzeczy. Po cichu zejdę tak, żeby moja mama i mój tata nie zauważyli. W mojej nowej epickiej koszulce, do której link macie w opisie. Sprawdzić, co to jest. Dziwny święcący na fioletowo telefon. Witaj, Goti, weź mnie, jeżeli chcesz przewijać, zatrzymywać i cofać czas. Nie no, wiecie, widzowie, mam już dość. Właśnie, jakiś dziwny fioletowy telefon do mnie powiedział i zna moje imię. Ale poczekaj, kim ty jesteś w telefonie? Odpowiedz, chcesz kontrolować czas czy nie? Tak, tak. Więc jeżeli chcesz kontrolować czas, to podnieś mnie. Okej, dobra, niech będzie. Co jest za dziwny telefon? Teraz jesteśmy jednością, ale pamiętaj, nie klikaj czerwonego przycisku. Okej, dobra, niech będzie. Ale dobra, chodźmy do pokoju tak, żeby nie dowiedzieli się o tym moi rodzice. Ja nie mogę, synku. Co ty robisz? Przecież jasno ci powiedzieliśmy. Mamo i tato, to naprawdę nie jest tak, jak myślisz. Ale poczekaj, co to jest za przycisk? Goti, masz naprawdę przewalone. Nie, to są jakieś sny, to naprawdę zatrzymało czas. Ale czekaj, jak teraz tak po prostu obok nich przejdę i ukryję się tutaj, masz naprawdę przewalone. Gdzie jest Goti? O mój Boże, nie wierzę, to się naprawdę udało. Okej, to było naprawdę dziwne, ale chyba nam się przewidziało. Nie, po prostu to jest jakiś sen. Dzięki temu fioletowemu urządzeniowi mogę kontrolować czas. Ja, kochani, to czas na brukiewę szkołę. To, co się działo wczoraj w moim domu, było naprawdę mega dziwne. O, cofnięcie czasu. Okej, było naprawdę blisko. Dobrze, żeby to uratowało, ale okej, dobra, wejdźmy do brukiewę szkoły i... Torytosek, co ty robisz? To wcale mnie nie boli. Okej, dobra, Doritosek, nie pytałem. Ale dobra, szybko biegnijmy na lekcję tak, żeby się nie spóźnić. Nie tak szybko, głupi Goti. Poczekaj, co się dzieje, bulerzy? Au! Ale boli moja głowa. Ej, bulerzy, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? I o co wam chodzi? Czemu wy do mnie podchodzicie? Ja, Goti. Poczekajcie, bulerzy, co się dzieje? Co wy chcecie mi zrobić? Przestańcie, proszę. Gadałeś wczoraj z moją dziewczyną. Ale słuchajcie, ja to naprawdę wyjaśnię. O nie, naprawdę, proszę, zostawcie mnie, chłopaki, nie. Au, Bo, to skup. Au, to bo
bolało! I na koniec przedstawienia! Co na koniec? O nie, zostaw moją twarz, bulerze! Nie no, bulerze, żartujecie sobie, czy wy serio to zrobiliście? Zamieniliście moją twarz w jakiegoś klauna! O nie, gadajcie, że teraz siekiera! O, o, zatrzymanie czasu! Okej, i jeszcze cofnijmy czas! I bom! Zium, bang, zium, bam! I ostatnie! I okej, zróbmy im słodki makijaż klauna, jak oni zrobili mi! Wznówmy czas! Ha, 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 czerwony klaun! Ty też masz makijaż klauna! Poczekaj, James też ma makijaż klauna! Ja nie wierzę, bulerzy, serio jesteście klaunami! To jest głupie, kto to nam zrobi? To zatrzymywanie czasu jest naprawdę super! Ale poczekaj! To jest dzwonek na lekcję chemii! Ale dobra, kochani, jak to jest dzwonek, to szybko biegniemy na lekcję, bo nie możemy się spóźnić. Ale poczekaj, co tutaj robi płonący motor i namiot? Ale okej, powolutku podejdźmy! Okej, siu! Goti! Ale panie nauczycielu, ja naprawdę tym razem się nie spóźniłem! Używasz telefonu na mojej lekcji? Nie, proszę pana, to naprawdę nie jest telefon! Nie ma takiej opcji, oddawaj to teraz! Nie no, naprawdę! On zabrał mi mój kontrolator czasu! Klasa, wyciągać karteczki! Nauczyciel, to jest naprawdę ważne! Mogę swój telefon, proszę! Nie ma takiej opcji, nie uku! O mój Boże, mam naprawdę poważne kłopoty! Okej, proszę, proszę pana, to jest kartkówka! Okej, Goti, dostałeś jedynkę! Poczekaj, co, to jest niemożliwe, że dostałem jedynkę! Głupi nerd Goti, dostał jedynkę! A mogę chociaż odzyskać swój telefon? Tak, proszę! I proszę pana, mam jeszcze takie jedno pytanie! Słucham, nie uku! Czy mógłby pan mi powiedzieć odpowiedzi na tą kartkówkę? Okej, okay. A tlenek sodu B, flaming 3, równanie sumaryczne, T, wodoro, tlenek wapnia. Okej, okay, teraz dzięki temu cofnijmy czas. Oddawaj ten telefon teraz. Okej, okay, to będzie proste. Okej, okay, proszę nauczycielu, to jest kartkówka na szóstkę. O mój Boże, serio, znowu jedynka? Nie, poczekajcie, ja się przewidziałem. Wszystkie odpowiedzi dobrze. 100% szóstka. No najwyraźniej, proszę pana, jestem za mądry. Ale poczekaj, to jest dzwonek na przerwę. Na przerwę, klasa, koniec lekcji. Ja nie mogę, kochani. Czyli jak to jest dzwonek, to czas na jedzonko. Poczekaj, Goti, stój. A co się dzieje? Hej, Goti! Oh, he, okej, ten dziwny typ nawet nie wiedział, że nazywam się Vera! Nie, poczekaj, ja to wyjaśnię, proszę, stój! Ale dobra, mam pomysł! Zapauzuj, cofnij czasu! Hej, Goti! Hej, Vera! Chciałabyś, Vera, może, O mój Boże, co za dziwny typ! Nie, no czekaj, jeszcze raz! Wiesz co, Vera, masz naprawdę piękne! Piękne, piękne! Badaj, Goti, dziwaku! Nie no, ja mam po prostu już tego dość! Vera, bo chciałbym się ciebie zapytać, czy chciałabyś może gdzieś wyjść na randkę po szkole? Wyjść z tobą na randkę? Tak, tak! Vera, bo tak jakby ja... Ja ciebie kocham! Ja ciebie też, Goti! Ja nie mogę, naprawdę, ja nie wierzę! Buzi! Buzi! Przestańcie to obrzydliwe! Zatrzymanie czasu! Okej, dobra, i zejdę na dół, wezmę nauczyciela i postawmy go tutaj, żeby Doritosek miał problemy! Oh! O mój Boże, nauczycielu! Ale przecież ja rzucałem w Gotiego! Przecież tutaj go nie było! No widzisz, ale z tego co widzę, to masz naprawdę poważne kłopoty! Doritosek! Dostaniesz dogodę i jedynkę! Okej, dobra, zatrzymywanie czasu tym urządzeniem jest naprawdę super! Ale czas przetestować to świecące urządzenie na całym Brookhaven! Tu jest napad na bank, ręce do góry! Nie ma takiej opcji, złodzieju! Cofnięcie czasu! Okej! Okay. Halo, policja! Jakiś dziwny złodziej zaraz obrabuje Brookhaven Bank! Halo, tu jest napad! Ręce do góry!
Stój, głupi złodzieju! Ręce do góry, tutaj policja! Ale jak wy tak szybko? Przecież to jest niemożliwe! Okej, lecimy, fula! O Jezu, jestem taką schorowaną babunią! O Jezu, czas tu! Okej, babcie, odniosę cię tutaj! A ty, głupi samochodzie, tutaj! Co się stało, wnuczku? Nic, nic! Moje małe dziecko jest w tym płonącym apartamencie! Mamo, złap mnie! Top czas! Okej, dobra, i teraz będzie okej! Skąd tutaj jest śpiwu? Nieważne, to czysty przypadek! Okej, kochani, jesteśmy w domu... Bully? Hej, Goti! Co ty, Bully, robisz w moim domu? Oddawaj ten telefon! Zostaw ten telefon, to jest naprawdę niebezpieczne! Kliknijmy czerwony przycisk! Nie poczekaj, tego nie wolno! O, gdzie jestem? Czemu jestem starszy? Hej, Goti! Mamo i tato, jesteście dziadkami, ale poczekajcie! Gdzie jest Bully? W rezydencji na Eagle View! Ale co się stało z Brookhaven? Stój, synku, to niebezpieczne! Tu chyba jest jakiś załamany czasoprzestrzeni! Okej, jestem obok rezydencji Bullera! Siup! Muszę zabrać temu głupiemu Bulliemu kontrolator czasu i naprawić czasoprzestrzeń! Okej, nikogo nie ma, jesteśmy! O Jezu, jest tutaj! W końcu go mam, miałem już dość! Tak jak zaplanowałem! O Jezu! O nie, gdzie jest kontrolator czasu? Okej, jest, udało się, szybko ucieknijmy! Okej, i... Jestem w niebezpieczeństwie. Oddaj to teraz. Jak mogłeś, Bule, że zepsułeś naszą przestrzeń? Trzymaj to. Tu. Okej, i cofnijmy to wszystko. Okej, dobra, mam już tego naprawdę do... Goti! O co chodzi, Bulerzy? Dlaczego zabrałeś moje robuxy? Ale poczekajcie, to nie ja! O, dobra, szybko, ucieczka! Chłopaki, proszę, zostawcie mnie! Goti, Goti! Chłopaki, to naprawdę, ja wam nie zabrałem te robuxy! Chłopaki, proszę, zostawcie mnie! Jestem w niebezpieczeństwie. Teraz nie uciekniesz, kidzie. No nie, to mój koleżka, naprawdę nie ucieknę. Ale poczekaj, szybko biegnijmy, przecież to jest mój dom, okej? O, dobra, szybko wejdźmy. Hej, wracaj, głupku, i oddawaj nasze robuxy. Nie ma takiej opcji, zamknięte. Następnym razem cię dopadniemy. Było naprawdę blisko. Ale dobra, kochani, w końcu jestem bezpieczny. Brookhaven News. Mieszkańcy Brookhaven, naprawdę uważajcie! Ogromny, świecący, fioletowy meteoryt dziś wieczorem uderzy w Brookhaven! Poczekaj, jaki ogromny meteoryt! O nie, mamo! Co teraz zrobimy? Szybko, synku! Do naszych pokoi! O ludzie, ja myślałem, że będę już bezpieczny, ale poczekaj! Co to jest za dźwięk? O mój Boże! O nie, nie gadaj, co się dzieje! To leci w nasz dom! To nasz koniec! O mój Boże, synku! Mamo, może chodźmy to sprawdzić. Ciekawe, co to jest. O mój Boże, co to jest? Ja nie wierzę, to jest naprawdę niesamowite. Mamo, mogę tego dotknąć, proszę. Nie ma takiej opcji, synku. Do pokoju. Tryb smutasa. Ja! Nie, ja nie mogę spać z myślą o tym dziwnym czymś. Muszę po cichu w mojej nowej koszulce, do której link macie w opisie, sprawdzić, co to jest. Może dzięki temu zostanę super bohaterem. Ja, fioletowy basen. Witaj, chłopcze. Wejdź do basenu, jeżeli chcesz wiedzieć wszystko o wszystkich. Poczekaj, poczekaj, czy mi się przesłyszało? Właśnie basen do mnie coś powiedział. Kim jesteś, basenie? Odpowiedz! Chcesz wiedzieć wszystko o wszystkich, czy nie? Tak, tak! Naprawdę bardzo chcę! Więc jeżeli chcesz, to wejdź do basenu! Okej, dobra, wskakuję!
Poczekaj, co się właśnie stało? Do zobaczenia w przyszłości! Do zobaczenia w basenie! Ale bo o tym wszystkim dowiedziała się moja mama! Synku, co ty robisz? Przecież ja to ci wszystko powiedziałam! Mamo, to nie jest tak, jak myślisz, naprawdę! Ja po prostu wszedłem do tego basenu! A, moja głowa! Goti jest najgorszym synem, mój głupi syn, mam go dość! Mamo, ale poczekaj! Dlaczego masz mnie dość? Ale synku, ja przecież ci nic nie powiedziałam. Skąd Goti to wiedział? Mamo, no wiedziałem to, bo to przecież powiedziałaś. Ale Goti, ja nic, co? Powiedz mi, jak ty czytasz w moich myślach? Mamo, ale o co ci chodzi? Ja nie czytam ci w myślach. Gdy nie ma już taty Gotiego, to słodki listonosz będzie mój. Jaki słodki listonosz będzie twój? Nie, nie. To na pewno musi być seria, idę spać. Okej, to było naprawdę mega dziwne! Okej, kochani, to czas na Brookhaven szkołę! To, co wczoraj działo się w moim domu, było naprawdę mega dziwne! Hejka, Goti! Cześć, Ania! Ja nie mogę, co on nosi, jaki brzyda! Ale poczekaj, że ja się brzydko ubieram! Goti, skąd ty to? Nieważne, ale okej. Wejdźmy w mojej nowej koszulce do szkoły i poczekaj, czy ona... Blaze, czemu ty leżysz na środku korytarza? Zjadłbym jakiegoś cheetoska. Okej, dobra, nie pytam, ale czy ona jest w szkole? Jaka piękna i słodka. Tak, tak. Ja nie mogę, mój chłopak Bully nawet nie zauważył, że mam nowe włosy. Ale poczekaj, nowe włosy? Okej, mogę jakoś to wykorzystać. Hej, Vera. Nazywam się Goti. Oh, hej, Goti. Wiesz co, Vera, te twoje nowe włosy naprawdę piękne. O, dziękuję. Nikt inny oprócz ciebie nie zauważył. O ludzie, poprosiłabym go o jego numer telefonu, ale się wstydzę. Mój numer? Mój numer to 5, 6, 4, 2, 1, 7, 9, 8, 4. Poczekaj. Co? Nie pytaj, to czysty przypadek, Vera. Co wy robicie, Bully? Czemu rozmawiasz z moją dziewczyną? Bully, to naprawdę? Nie jest tak, jak myślisz, ja tylko chciałem się spytać. Moja głowa. Ej, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Ale ten kot jest głupi, ale dobrze, że moi koledzy nie wiedzą, że wczoraj na kartkówce zesikałem się w majty. Bejko, czy ty serio mówisz? Zesikałeś się w majty na kartkówce z matematyki! Co nie? Skąd ty to? To nieprawda, co ty mówisz? On serio tak? Ale poczekaj, to jest dzwonek na lekcję matematyki! Biedny kot i szkoda, że go tak bulują! No trochę słabe, że twój chłopak mnie buluje. Co, jak? Nic. Nic. Ale dobra, jak to dzwonek, to szybko biegnijmy na lek, bo nie możemy się spóźnić. Poczekaj, co tutaj robi koniu Kejsiup? Goti, czemu znowu spóźniłeś się na lekcję? Ale panie nauczycielu, że ja się spóźniłem? Tak nie może być, oni nie mogą się spóźniać. Za karę cała klasa będzie miała sprawdzian. Nie no, serio, będziemy mieli sprawdzian? Jezu, ja nic nie potrafię. Klasa, wyciągać karteczki. Proszę pana, mam jeszcze takie pytanie. Słucham, nie łuku. Czy mógłby pan w myślach pomyśleć odpowiedzi na tą kartkówkę? Czemu mam niby tą pomyśleć, ale A234B 124345C609D wiewiórka. Okej, proszę, to jest kartkówka na szóstkę. Ja nie mogę, serio, znowu nie zdałeś. Poczekaj, czy ja się przewidziałem? Wszystkie odpowiedzi dobrze, 100% testu. No widzi pan, najwyraźniej jestem za mądry. Jaki głupi nerd. Tak nie może być, że przez niego jest jakaś głupia kartkówka, jeśli dostaje szóstkę. Zaraz mu przywalę. On nie wyciągnął piłkę. Szybko unik. Oh. O mój
Boże, nauczycielu. Skąd ty to, Goti, wiedziałeś? Tego ci nie powiem, ale mogę ci powiedzieć, że masz naprawdę poważne kłopoty. Bully, dostajesz nagonę jedynkę. Jaki głupi nubek. Ale poczekaj, to dzwonek na przerwę. Na przerwę, koniec lekcji. Ja nie mogę. I czyli jak to dzwonek, to czas na jedzonko. Poczekaj, Goti, stój. Bo Goti, bo tak jakby... Coś się stało, Vera? Jak ja mam mu tu powiedzieć, że wolę jego i chcę zerwać z Bullim? Vera, bo ja ciebie też kocham. Naprawdę, Goti? Tak, tak. Buzi, buzi. Goti, to jest obrzydliwe. Okej, dobra, to czytanie w myślach jest naprawdę super. Czas to przetestować na całym Brookhaven. Sprawdźmy, co on myśli. Kurde, którą koszulkę wybrać na tą randkę? Okej, Czitosik, wybierz tą koszulkę. Okej. A co tym razem u tego? Tyle lat planowania, zaraz ukradnę ten bank. Okradnie bank? Halo, policja! Złodziej zaraz obrabuje Brookhaven bank! Halo, to jest napad na bank! Ręce do góry! Stój, złodzieju! Ręce do góry, tu policja! Poczekaj, jak tak szybko? Ale to jest przecież niemożliwe! Ja nie mogę, kochani. Czytanie w myślach jest niesamowite. Doksydzi, no to prawda. To bananek ją zabił. Dobrze, więc bananku, wydaję na ciebie wyrok na 50 lat więzienia. Poczekajcie, stop. Po co przyszedł ten niebieskowłosy? Mam nadzieję, że nie wie, że to ja ją zabiłem. Ej, proszę pani, to wszystko jest kłamstwo. To ten typ ją zabił. O nie, on musiał zobaczyć te nagranie z kamer, które mam na telefonie. I dla dowodu, panie Sedzino, ten typ ma na telefonie nagranie, jak to zrobi. Ty zostajesz skazany na 50 lat więzienia. Dziękuję. Kto odpowie dobrze na pytanie, wygrywa moje wszystkie robuxy. Poczekaj, co pojawia się i znika, ale pozostaje w tym samym miejscu. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Źle! Pizza! Źle! Ale okej, sprawdźmy! Ja nie mogę, jak oni tego nie wiedzą, oczywiście, że odpowiedź to gwiazdy! Panie bogaczu, odpowiedź to gwiazdy! Dobrze! Gratulacje, jesteś bogaty! Okej, kochani, jesteśmy w domu! Mamo! Ej, synku! Mamo, dlaczego odchodzisz? Co się dzieje? Trzymaj się ode mnie z daleka! Ale poczekaj, czemu, mamo? Nie możesz czytać w moich myślach! Wiem, że teraz w nich jesteś, wyjść z moich myśli, rozumiesz, Goti? Ale, mamo! Zostaw mnie, mam cię dość! Mamo, ale ja naprawdę się odmienię! O, okej, dobra, halo! Halo! To naprawdę nie działa! Mam już naprawdę dość czytania tych głupich myśli. Właśnie dowiedziałem się, że mój pan od WF-u się we mnie zakocha. Fuuu. Hej, dzieciaku. Mega sus. Zaraz go porwę. Z tego, co się dowiedziałem, to czyta w myślach. Mamy bardzo ważną sprawę. Będzie naszą bronią przeciwko policji. O nie, co ja teraz zrobię? Dzięki niemu zniszczymy całe Brookhaven. Zniszczyć Brookhaven? Idziesz z nami. O nie, poczekaj, co oni chcą mi zrobić? Będziesz naszą bronią. Ale ja jestem dzieckiem. Zostawcie mnie. Stop! Chodziu! Au! Zostawcie tego dzieciaka! Nie ma takiej opcji! O Jezu, kochani, co się tutaj dzieje? Ten dzieciak będzie naszą bronią! Okej, w międzyczasie po cichu odejdę. I okej, szybko! Mam już dość czytania tych myśli! Wracaj tutaj, dzieciaku! Halo, proszę, basenie, ja już nie chcę naprawdę czytać w myślach! Dobrze! Ale każdy będzie mógł czytać twoje myśli! Poczekaj, czytać moje myśli? Ale... Skakujesz czy nie? Okej, dobrze! O, jaki mój samochód jest szybki, nie dogonisz mnie, bulerze. Nie ma takiej opcji, tak za wszystko zapłacisz, głupi, przegrywie, Goti. O, jeszcze zobaczymy, on nie może nas złapać, dawaj, jak najszybciej.
Ale poczekajcie, dlaczego wy to zrobiliście? Dlaczego ukradłeś moje robuxy? Ale bóle się wam naprawdę nie zabrałem. Co wy robicie? Goti, goti. To naprawdę nie jest tak, myślicie? Myślałem, że mój samochód jest szybszy. Mam naprawdę poważne kłopoty. Teraz nie uciekniesz, goti. O nie, posłuchajcie, widzę, po co ja kradłem te robuxy. Ale poczekaj, to jest mój dom. Pipek, pipek, teraz atakuj. Au, co się dzieje? Skryć, głupie się. Okej, dobra robota, Pipek, teraz szybko chodźmy na górę. Hej, oddawaj nasze robuxy, goti, głupku. I okej, drzwi zamknięte. Ja nie mogę, głupi pies, goti, masz przewalone w szkole, to twój koniec. Ja nie wierzę, co jest, udało się. Nie no, ja nie mogę przestać mi Pipek lizać, fu. Ja nie mogę, znienawidzony, głupi synu, gdzie ty byłeś? Brookhaven. Mieszkańcy Brookhaven, uważajcie, dzisiaj w nocy Brookhaven zostanie zhakowany. Wielka wirus burza zaatakuje Brookhaven i szczególnie uciekajcie z tego miejsca. Poczekaj, wirus, zhakowana burza, ale to był nasz dom. Mamo, mamo, co my teraz mamy zrobić? Nie wiem, ty możesz zginąć, nienawidzę cię, spadaj ode mnie. Nie, posłuchajcie, co, jakieś żarty, miałem się zagrać Poppy Playtime, jeszcze moja mama jak zwykle mnie wyzywa. Ale poczekajcie, co to jest za dźwięk? O nie, kupi sobie coś nad naszym domem, to zaraz uda, że mamy poważne kłopoty. Ja naprawdę nie chcę umierać, co jest? O nie, schowajmy się tutaj, pralki. Au! Bo ja coś czuję, że ty znowu pierdołeś, jak tu śmierdzi. Nie, nie, mamo, ja nie pierdołem, ale poczekaj, jest jeden problem. Bo cały nasz dom się pali, ja nie mogę, to nasz koniec. Nie no, szybko, ja stąd uciekam, ja naprawdę nie chcę się spalić, ja nie mogę. Okej, dobra, ja też nie dadam, ja naprawdę nie chcę się spalić, ale poczekaj. Mamo, co to jest? Jak to się świeci. Mamo, naprawdę proszę cię, ja mogę się tym pobawić? Nie no, gówniarzu, teraz to cię powaliło, to jest niebezpieczne. Teraz do namiotu. Trystmutas, ale jak to, jak chcę się tym pobawić, ja nie. Hi-ya! Nie, nie, posłuchajcie, ja nie mogę zasnąć z myślą o tym dziwnym czymś. Więc po cichu tam podejdę tak, żeby moja mama nie zauważyła. I sprawdzę, co to jest. O, ogromny świecący się laptop. Witaj, Goti, wejdź do mojego ekranu, jeżeli chcesz kontrolować wszystkich. Co? Nie, nie, poczekajcie, czy mi się coś przesłyszało. Właśnie ten laptop coś do mnie powiedział, on zna moje imię. Ale kim ty jesteś, dziwny laptopie? Czego ty nie rozumiesz, odpowiedź, chcesz zostać hakerem, czy nie? Tak, tak. Więc jeżeli chcesz, to wejdź w mój ekran. Okej, troszeczkę się boję, ale niech będzie. To jest, co się dzieje z moim ekranem, ja chyba jestem hakowany. To jest. Poczekajcie, co się właśnie stało, naprawdę dziwnie się czuję, moja głowa. Do zobaczenia później. Nie, to jest przesada, szybko do łóżka, bo moja mama nie może zauważyć. Nie no, Goti, teraz już po prostu przesadziłeś. Przecież ci mówiłam, żebyś tego nie dotykał. Mamo, ja to naprawdę wszystko wytłumaczę, ale poczekaj. O, co się dzieje? Nie, nie, tak po prostu nie może być, jak go nienawidzę. Wyrzucę go z domu, on już nie jest moim synem. Poczekaj, poczekaj, jak to wyrzucić z domu? Ale okej, mogę coś tam kontrolować, więc okej, zróbmy tak. Nie no, synu, posłuchaj, nienawidzę cię. Nic ci nie stało, w nagrodę za to dostaniesz 1000 robót. Mamo, ale poczekaj, co się stało? Przecież ty mnie nienawidzisz. Synu, co jest, jak ty to zrobiłeś? Ja tego nie powiedziałam. Nie no, teraz to tego kasztana zabiję, wyciągam się. Nie, nie, żadną siekierę, ty masz mnie kochać, rozumiesz to? Goti, kocham cię, jesteś moim najlepszym synkiem, słodziako. Naprawdę dziękuję, mamo, nigdy mi tego nie powiedziałaś. Goti, to jest chore. To na pewno musi być jakiś serial, stąd idę, ja mam tego naprawdę już dość. To było naprawdę mega dziwne. O, ja, kochani, to czas na Brookhaven szkołę. Na szczęście ta cała hakerbusza już przeszła, ale poczekaj. Dzisiaj Gotiemu damy jedynkę i naganę. O nie, to jest ta głupia stara baba dyrektorka. To jest twój koniec, to czas, abyś się rozbiła. Dobra, dawaj, full speed, lecimy. Au, co jest, to naprawdę bolało. Poczekajcie, mi się przewidziało, czy to serio zadziałało. Nie, nie, poczekajcie, co się stało, kto to zrobił? O tak, to pewnie twoja sprawka, gówniarzu Goti. Proszę pani, niech pani posła, to naprawdę nie byłem ja. Nie no, teraz to już masz przewalone. No nie wiem, dyrektorko, czy mam tak przewalone. Teraz to jest twój samochód, proszę. Ja nie mogę, co ja zrobiłam, właśnie oddałam samochód. Poczekajcie, coś jest nie tak. Już nie wiem, Goti, czemu znowu spóźniłeś się na lekcję? Panie nauczyciele, poczekaj, ja się spóźniłem? Nie, nie, nauczycielu, Goti się spóźnił, tylko cała klasa oprócz Gotiego. Dokładnie, głupi, już nie bierzcie przykład z Gotiego, on się spóźnił, a nie jak wy. Poczekaj, poczekaj, co? Ale my przecież... Za kary sprawdzian wyciągać karteczki. Nie, no nie, ja tego nie przemyślałem, serio, kartkówka, ja nic nie potrafię. Ale poczekajcie, mam pomysł. Proszę pana, mam jeszcze takie pytanie, czy mógłby pan
pan zaznaczyć wszystkie dobre odpowiedzi mi na tej kartce na to. Nie udawaj teraz tą kartkę, powaliło cię! Nie, nie, nauczycielu, mnie nie powaliło, ale posłuchaj, masz teraz zaznaczyć mi wszystkie dobre odpowiedzi! Okej, okay, A dwutlenek węgla bez słoń, C526D turbo sprężarka! Okej, okay, proszę pana, to jest kartkówka na szóstkę! Jesteś głupi, śmierdzący, bezużyteczny i właśnie dostajesz jedynkę! Poczekajcie, mi się coś przewidziało! Wszystkie odpowiedzi dobrze, 100% szóstka! A my co dostaliśmy, a my co, a my co? A wy reszta dostajecie! To jest zemsta za wszystko! Mają dostać jedynki! A wy dostajecie jedynki, uwagi, nie zdajecie! Poczekaj, poczekaj, co, ale to jest niemożliwe! Nie, 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 to jest już po prostu przesada! Ten głupi dzieciak Goti zaczyna mnie denerwować! Teraz na przerwę, koniec lekcji! Ja nie mogę w końcu jeść, z tego co mi się wydaje, jak to jest dzwonek, to czas na jedzonko! Nie tak szybko, głupi dzieciaku! A co wy ode mnie chcecie? To wszystko przez ciebie! Au, ja nie mogę, moja głowa to naprawdę bolało! Ej, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Co ja wam zrobiłem? Zapłacisz za wszystko, co nam zrobiłeś! Wiemy, że to wszystko to twoja sprawka! Ale poczekajcie, jaka sprawka? O co chodzi? O, hej, zostawcie mnie, o co wam chodzi? Nikt ci tutaj nie lubi, rozumiesz to? Ja się poprawię naprawdę, tylko zostawcie mnie, proszę! I teraz na zakończenie tego przedstawienia! O mój Boże, dlaczego wy to zrobiliście, jak tam śmierdziało, fu! Za to wszystko połamiesz sobie trochę kość! Au, 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 to boli, au, 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 boli to, au, au, to naprawdę boli! Nie no, teraz już po prostu nie może być gorzej! Nie no, widzowie, to jest przesada! Ale poczekajcie, ja zapomniałem, ja mogę kontrolować umysły. I na koniec tego głupiego dzieciaka Gotiego. Co jest dobra? I teraz podpalimy go, jego rodzinę i jego dom pożałuje. Co, jak to podpalić dom, ale okej? Ale niech oni wszyscy przebiorą się w dziewczyny, zaczną łamać sobie kości, zmienią się w dzieci i zaczną siebie podrywać. Hej, ja jestem słodką dziewczyną, boli. Bozi, bozi. To wcale mnie nie boli, ja wcale sobie nie łamię kości. Gdzie jest nasza mama? A ty piękna dziewczyno, rozkazuję ci, masz się teraz zakochać w Goti. Goti, bo tak jakby to chciałabym ci coś powiedzieć. Poczekaj, co się stało, Vera? Ja ciebie kocham. Ja ciebie też kocham, Vera. O mój Boże, naprawdę nie wierzę. Bozi, bozi. Oni się całują, ble. Okej, dobra, kontrolowanie umysłów jest naprawdę super. Czas to przetestować na cały Brookhaven. Jest, udało się, całe pieniądze z banku są moje. Hej, ty stój, głupi złodzieju. Nieprawda, bo te robuxy są już moje. Proszę, to twoje milion robuxa, ja stąd uciekam, nara. Okej, dobra, teraz ręce do góry. Nie ma takiej opcji, sami się wsadźcie do więzienia. Dobra, zasłużyliśmy sobie, wejdźmy do więzienia. Lecimy w kosmos za 3, 2, 1. Zanim to astronautu, to podpal swoją rakietę. Ej, poczekaj, co ja zrobiłem? Ojej, tutaj wszystko się pali, zaraz to wybuchnie. Jest, udało się, jestem na księżycu. Jest nasz mały synek, nazwy go spokojny. No nie wiem, czy taki spokojny. Dziecko, posłuchaj, masz być wcielonym demonem i wszystko niszczy. Ja jestem naprawdę bardzo spokojny. Ale synusiu, poczekaj, jak ty mówisz? To jest koniec marsji tego całego szpitala. Okej, to było troszeczkę za mocne. Okej, rozkazujemy, wszyscy dostali podwyżki o 500 robux. Uhu. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Poczekaj, co? Kim ty jesteś? Jestem Goti, teraz masz rozkazać, żebym został prezydentem. Rozkazuję, aby nowym prezydentem został Goti. Ale jak to, Goti, mój syn? Mieszkańcy Brookhaven, teraz rozkazuję zniszczyć szkołę, wszystko darmowe. I nakaz noszenia koszulki Goti Roblox, link w opisie. A, pomocy, zombie! No nie, tylko nie to! To koniec Brookhaven! Nie, kochani, to naprawdę zaszło za daleko, całe Brookhaven jest zniszczone! Nienawidzę Gotiego! Idę zdradzić mojego chłopaka Gotiego, wszystko zrujnował! Całe miasto mnie nienawidzi, ja muszę jakoś to naprawić! Tu jesteś zatrzymany przez agencję! Nie, no teraz to rzecz przesada, jeszcze agencja mnie do tego goni! Nie uciekniesz! Nie uciekniesz! Dobra, i do domu mojej mamy, mam już naprawdę dość kontrolowania tych myśli! I wchodzimy za 3, 2, 1... Proszę, laptopie, gdzie jesteś? Ja już naprawdę nie chcę kontrolować tych myśli! Dobrze, ale za to teraz każdy będzie mógł kontrolować twoje myśli! Kontrolować moje myśli, ale... Chodzisz czy nie? Okej, dobrze, niech będzie znowu...
znowu jestem okowany. Ale poczekajcie, wszystko wróciło do normy. Ręce do góry. Synu, masz teraz naprawdę przewalone. Mamo, to naprawdę nie jest tak, jak myślisz, naprawdę. Teraz, synku, przeproś. Mamo, naprawdę cię przepraszam, ale poczekaj. Co jest, ja nie chciałem przeprosić, co się stało? A teraz wskocz do wulkanu pełnego lawy. I teraz idę wskoczyć do wulkanu, ale poczekaj, co ja robię? Uwaga, uwaga, dzieciaki, teraz rozwiążcie to zadanie. Ja nie mogę, ale tu będzie proste, to jest 4. No i teraz tu będzie 5032. Ale to jest takie łatwiutkie, pierwiastek 742. Cała klasa dostaje 6 i został nam ostatni, czyli Goti. Proszę panią, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Ale dobra, widzowie, niech będzie 1. Nie rozumiesz, to jest przesada, dostajesz za to 1. Ale klasa, poczekajcie, po co te piłki? Ou, to boli moja głowa, ja nie mogę. Proszę przestać, ja się naprawdę za was zaraz zemszę. Wiecie co, bo ja nie chcę być wcale mądry. Bo ja chcę być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Wywalaj z tej szkoły teraz, głupi Goti. Ale ty masz, nie rozumiesz, to nigdy nie wracaj do tej szkoły. Nie, ale Goti, posłuchaj, teraz to już przesadziłeś. Rozumiesz, to za to wszystko zostałeś wyrzucony z bruk heaven szkoły. Dlaczego wszyscy mnie tutaj wyzywają, co ja takiego zrobiłem, jak chciałem być tylko mega silny? Ale dobra, niech będzie to czas na rapunek tego głupiego domu. Poczekajcie, kochani, ale nie, kto to jest? Teraz ręce do góry, oddaj wszystkie pieniądze. Hej, ale ty nie ma takiej opcji, zostaw go, głupi złodzieju. Halo, mamo i tato, pomocy, Goti mnie pobił. To nie, poczekajcie, to wcale nie jest prawda. Ja nie mogę, Goti, co ty zrobiłeś? Ja właśnie uratowałem brata. O Jezu, to naprawdę bolało. Goti, jesteś najgorszym synem, my wszystko wiemy, zostałeś wyrzucony z bruk heaven szkoły. Ale mamo, ja nie chcę być mądry, jak chcemy cię piskiem u skóły. Teraz, Goti, chodź tutaj, to czas odciąć ci te głupie mięśnie. Ale rodzice, to jest moje marzenie, naprawdę, przestańcie mnie denerwować. Ucinamy mu te głupie mięśnie, bang, 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 bang. No i teraz to pożałujecie, wasz samochód właśnie leci w kosmos. Bam, bang, bum, telewizor i komputer. No i do tego masz za swoje głupi kapusiu. Nie, ale Goti, to już jest po prostu przesada. Rozwaliłeś nasz telewizor, komputer. Wyrzuciłeś nasz samochód za $1 000 000 w kosmos. I do tego zabiłeś swojego brata. To jeszcze nie wszystko, bo bang, dom leci w powietrze. Ale rozumiesz to, Goti, my cię nienawidzimy i za to wszystko idziesz do domu dziecka. Żeby wrócić do naszej rodziny za 24 godziny walka my, VST Goti. Hejka, niebieskowłosy, naprawdę mi się podobasz. Okej, dobra, niech będzie, ale zostaniesz moją dziewczyną. Tak, Goti, bo ja cię naprawdę bardzo kocham. Buzi, buzi. Teraz, Gosiu, zostawiam, to jest moja dziewczyna. O Jezu, moja głowa, co wy zrobiliście? Dobra, ale nie widzę, posłuchajcie, ja mam dość, ja muszę stać się silniejszy. Dobra, niech będzie, wyciskamy to dziecko. Dawaj, proszę, Goti. No jest, udało się, jestem silniejszy. Level siły Gotiego wzrósł do poziomu 2. Widzowie, ale co teraz, kłopoty? Ja nie mam pieniędzy, ale poczekajcie, czy mi się przewidziało. Uwaga, teraz wszyscy mieszkańcy, to czas na konkurs walko 10 000 rubli. Okej, dobra, widzowie, niech będzie, to jest idealna szansa. Uwaga, teraz pierwsza walka 100. Rozumiesz to, siłaczu, nie masz ze mną szans. Przestań się uśmieszać, a pomóż, jesteś za słaby. Druga walka, czerwony VS Gigacza. Teraz uwaga, walka 100. Zamknij się, głupi chuderlaczku, masz kosmo. Widzowie, mam naprawdę poważne kłopoty, on dosłownie wygrał z każdym. Goti VS Bully 100. No i ciebie też pokona, niebiesko włosy. Ale co jest, jak ty jesteś taki silny? No i okej, ostateczny cios za 3, 2, 1. Nie, rozumiesz, to ja na to nie pozwolę. Hej, ale ty, gościu, co ty robisz? No i jest, udało się, jestem silniejszy. Poziom siły Gotiego ewoluował do levelu 3. No i co powiesz na to, głupi przegrywie? Zobaczysz, ja jeszcze będę silniejszy. Gratulacje, Goti, wygrałeś 10 000 robux. No i ja kupię za to 5 burgerów siły. Dam, pyszne burgery. Hej, ale wy bulerzy, proszę, oddajcie moją zabawkę. No ale nie gadajcie, jestem na nich za wolny. Hej, witajcie, chcielibyśmy adoptować tego silnego dziecioka. Poczekaj, ale co, jak to adoptowane, gdzie my idziemy? Teraz, Goti, zjedz to złote jedzenie, będzie silniejszy. Dam, pyszne jedzenie. Teraz poziom siły Gotiego równa się level 4. No nie, ale nie gadajcie, nasi bogaci wrogowie mają gościa, który wygrał konkurs siły. Tato, ale on ma 4 poziom siły, a ja mam tylko 3. Teraz to już totalnie nikt mnie nie pokona. Ja nie mogę, zamknijcie się, ty teraz idziesz na siłownię i pij te nielegalne płotki siły. No a ja z mamą mamy idealny pomysł, jak ich powstrzymać. Rozwalimy im całą siłownię i porwiemy
zabijemy i kupią bogatą córkę. Hej, proszę, nie róbcie tego, wypuśćcie mnie. Ale dobrze, staruszku kontrolator, myśli, jest już gotowy. Tak, szefie, wszystko jest gotowe. No i widzowie, patrzcie na to, tutaj jedzie ciężarówka, która zaraz przejedzie tą babcię. Jo, ja go zatrzymał, to jest naprawdę epickie. Teraz klepa ręce do góry, to jest napad na ten sklep. O tak, złodzieju, robisz napad. Chciałbyś, bo właśnie lotujesz w więzieniu. Proszę pomocy, przygniót mnie samochód, ja zaraz tutaj umrę. No ja nie wiem, czy ja dam radę podnieść ten samochód. Ale jest, udało się, podniosłem, co jest. Teraz powolutku zakradniemy się do tego wojska i bam, spadaj, żołnierzu. No i dobra, od teraz, generale, będziemy jednością. Poczekaj, nie, kościół, ale co tutaj robisz? Jest, dobra, udało się. I teraz wy wszyscy wojskowi do czołgów i zniszczyć tą rodzinę najpogodszych. A ja za to wejdę w ciało prezydenta. Ale dobra, ja muszę być jeszcze silniejszy. Zemsta będzie słodka, będziemy najsilniejszą rodziną na świecie. No nie, ale widzowie, została mi godzina do walki. Ale za to moja nowa, bogata rodzina kupiła mi specjalną podkę wzmocnienia. To już jest naprawdę dużo. Level szybkości, wytrzymałości Gotiego to 5. Gotti, ale serio myślisz, że to wystarczy? Zobacz na to, lepszy syn, masz 7 level, a ty co? Poczekajcie, ale jak to 7? Nie, no serio się rozłączyli. Ale że czołgi, poczekaj, o co chodzi? Teraz bogaci, ręce do góry, patrzcie na to, wasza córka jest tutaj uwięziona. Mamo i tato, naprawdę nie musicie mnie ratować, to jest naprawdę fajnie. No i teraz idziecie z nami do najbardziej strzeżonego więzienia na świecie. Witaj, głupi, przegrywaj Gotti, Kleba, masz się poddać. Ale co ja takiego zrobiłem, przecież ja pomagałem. Ja nie mogę, powiedziałem coś, masz na swoje niebiesko włosy. Oh! Ale nie moją umieścioną łapa, co wy zrobiliście. Ale dobra, sam tego chciałeś, Gotti, trzymaj to. Oh! Ale czemu to zrobiłeś, prezydencie, tylko nie moja druga ręka? Gotti, to czas na więzienie! Nie, ale żadne więzienie, ja stąd po prostu uciekam. Proszę myśleć, jako to jest nielegalna mikstura z czarnego rynku. Mój level siły z tą podką to 10, Gotti, teraz nie ma szans. Rozumiesz to, Gotti, trafisz do więzienia jak twoja cała bogata, głupia rodzina. Ale nie gadajcie, serio, straciłem już drugą rodzinę. Ale dobra, widzowie, niech będzie, schowajmy się tutaj. Ja nie mogę, Gotti, serio, jesteś taki głupi, bubek, bo. O nie, ale co jest, cały dom się pali. Ja też się palę, tylko nie to. Poziom Gotti'ego spadł do levela zerowego. Moje nogi i całe ciało jest zaraz tutaj. Tutaj dosłownie zemdleje. Teraz, głupi, przegryw, wchodzimy, już do mnie ucieknie. Nie byłbym tego taki pewien, bo teraz Gotti idzie ze mną. Halo, szefie, kłopoty, jakiś gościu zabrał nam Gotti'ego. No nie żartujecie sobie ze mnie, to nie tak miało być. Spokojnie, spokojnie, tato, mam już 12 poziom siły. Ale dobra, mam idealny pomysł. Rozwieźmy po całym Brookhaven poszukiwania Gotti'ego, a kto go znajdzie, dostanie 1 000 000 Robux. Nie, ale poczekajcie, czy mi się coś przewidziało. Dobra, ale nie, idę szukać tego przegrywa. Ja teraz będę najbogatszy człowiekiem na świecie. Bang, bang, szybko, operacja, Gotti, bum. Ale widzowie, co jest, co ja robię w tym szpitalu? Hej, przyjaciele, on jest w tym szpitalu, teraz szybko biegnijmy. Dobra, jest, udało się, szybko uciekajmy, zanim nas złapią. No nie, ale widzowie, serio, znowu mi się śni tata. Nie, ale to nie jest sen, proszę, zostaw mnie. Mam po prostu dość patrzenia, jak rodzina najsilniejszych niszczy całe Brookhaven RP. Musimy współpracować i ten najsilniejszy człowiek świata ci pomoże. Ja nie wierzę, ale ja naprawdę wrócę do rodziny. To walka będzie potem. No i żeby stać się najsilniejszy, musisz. Jest, udało się, namierzyliśmy ich, są tutaj w tym opuszczonym domu. Mam 50 poziom umiejętności i teraz dosłownie mogę podnieść samochód. Dobra, niech będzie jeszcze więcej nielegalnych potek. Wykonaj te 2 mityczne zadania. No i teraz jest tą złotą pizzę. Dobra, ale niech będzie, nie mam innego wyjścia. Ja nie wiesz, ale co jest, moje mieście wróciły. Poziom umiejętności Gotti'ego wzrósł do levela 40. Teraz teleportujecie do pierwszego miejsca. Oj, ten dzieciak wykonuje sobie głupie zadania. A my za to teraz mamy kolejną dostawę legendarnych eliksirów umiejętności. Nie, no, nie gadajcie, co jest, to jest przecież nielegalne. 100 poziom siły. Pierwsze zadanie to pokonaj 2 legendarne bossy. Ale jakie bossy? Poczekaj, o co chodzi? Gotti, Gotti, pyszny, zjeść go i pokonać go. Nie, ale czy mi się przewidziało 60 poziom siły? Dobra, ale szybko, bo wyciskajmy, zanim do mnie dojdzie. No i jest, udało się, 70 poziom siły. Trzymaj to, Gotti, nie ma szans. Ale poczekaj, jak to ci dziś zrobić? Bo jestem najsilniejszy, używam omega uderzenia Gotti'ego. Gotti, ale ten bot jest silniejszy, ty nie dasz rady. Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? Ale o nie, ty jesteś ode mnie silniejszy, co jest? Tato, ale ja już jestem gotowy, mam 400 poziom siły. To jest czas przejąć całe Brookhaven RP. No i zrzucamy tą bombę za 3, 2, 1. Nie, ja na to nie pozwolę. Teraz bum, wszystko wybucha. Ale poczekajcie, co to było? Gotti, to jest idealna okazja, ty masz większą od niego wytrzymałość. Ja zrobię wszystko, żeby być najsilniejszy. Nie gadajcie, całe Brookhaven RP jest zniszczone. Teraz wszystkie budynki będą podpalone. Brookhaven RP nikt nie będzie miał samochodu ani domu. Wszyscy ludzie w Brookhaven RP trafią do więzienia. No i teraz zostało ostatnie zadanie, czyli
Tak, tato, co się dzieje? Gotti, ale szybko pośpiesz się! Wszyscy ludzie zostali zamknięci, a cały ruch NRP jest zniszczony! No i twoja dziewczyna Vera została złapana! Ja nie mogę, proszę, Gotti, ratuj nas! No i dobra, ostateczne zadanie to: wygraj walkę z najsilniejszym i całą twoją rodziną i zabierz im energię. Czekamy na ciebie na najwyższym budynku Brookham NRP. Ale co ta walka miała być potem? No i za 3, 2, 1. Teraz walka 100. Dobra, ale 2 na 1 co jest? Ty jesteś za słabe wybuchowe uderzenie. Rozumiesz tego, ty jesteś niki. Tylko nie to przecież moje marzenie. Bo ja chcę być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Nie, nie, tak po prostu nie może być. Ja teraz jestem najsilniejszy na świecie, rozumiecie to? Gotti, uratuj Brookham NRP i wejdź do tego ognistego basenu. Okej, dobra, niech będzie siup. I jest, jeżeli wiesz, że udało się ostateczny poziom siły. Okej, dobra, niech będzie, wsiadam do tego czołgu. No i był szpital i pęk galeria. Ale widzowie, ma 10-tysięczny poziom siły, Gotti ma naprawdę poważne kłopoty. Ale dobra, szybko biegniemy, bo musimy ich pokonać. No i teraz wystarczy, że uderzę w tą siebie i energia zniszczy całe Brookham NRP. No i za 3, 2, 1. Nie, ale proszę cię, nie rób tego. Oj, oj, Gotti, po co mi takiego zrobi? Ja jestem 10 razy silniejszy. Au! Ale poczekaj, oni pili nielegalne mikstury. Ale tutaj jest napisane, że jeżeli wybijesz więcej niż jedna, to eksplodujesz. Poczekaj, ale co, ja wypiłem ich setkę. Au! O nie, ja mam zerowy poziom siły. Zemsta będzie słodka. No i ty tak samo nie żyjesz, głupi typie. Proszę, teraz wszyscy wychodźcie. Gotti, ale dosłownie nikt cię nie może pokonać. Buzi, buzi. Mamo i tato, ale ja się naprawdę staram, proszę, zostawcie mnie. Ale tato, ja naprawdę nikogo nie pobiłem. Rozumiesz, tu teraz książka uczyć się, nie ma wymówki. Ale mamo, ja tam nie chcę, ja chcę na siłownię, proszę. Powiedziałam, Gotti, teraz do biblioteki. No boże, jakie te książki są nudne, ja naprawdę nie chcę tego czytać. Dawaj, robocie, bam, laserem Gotti'ego. No i wszędzie każdy mnie wyzywa, ja chcę tylko być mega silny, a nienawidzę książek, ja nawet nie wiem, co jest ze mną nie tak. Teraz, Gotti i Maja, pokażcie swoje oceny. 5 z plusem, hehehe. Ale mamo i tato, ja. Nie, jasno ci powiedział tata. Bo ja dostałem 1 z plusem. No ja nie mogę, Gotti, znowu to samo. Ty jesteś głupim, śmierdzącym, bezmózgim, nieuczącym się i najgorszym synem na świecie. Ale proszę was, przestańcie mnie wyzywać. Gotti, rozumiesz, to teraz masz zrobić wynalazek albo zniszczę twoją siłownię. Ale mamo i tato, ja chcę wyciskać, proszę nie. No i bum, bang, bam, głupia siłownia Gotti'ego. Czy wy właśnie wiecie, że zniszczyliście moje największe marzenie? Teraz, Gotti, stwórz wynalazek albo wyrzucę cię z naszej rodziny. Okej, jeszcze troszkę bang tu dodajmy i bang, Bianka na patyku. I ty to, Gotti, nazywasz wynalazkiem, teraz masz za swoje gorszy synku. Wiecie co, spadajcie ode mnie, głupi rodzice. Okej, dobra, uczciowie, jesteście gotowi na konkurs wynalazków o 1 000 000 robów. Poziom mądrości Gotti'ego równa się 5%. Moje kochani, kłopoty, ja nic nie potrafię. Teraz wynalazki 100. Dobra, niech będzie tutaj, wlejmy tutaj, dodajmy trochę kalkulacji, trochę, niech będzie trochę haków, okej. Uwaga, poziom mądrości Gotti'ego wzrósł do 25%. Widzowie, ale co jest, patrzcie na to, ja wynalazłem przyczepkę. Bomba termojądrowa niszcząca cały świat. To jest mój robot 2300X. Specjalne wiązanie, które teraz po złączeniu zamieni Gotti'ego w głupiego, obrzydliwego nuba. Au! Ale poczekajcie, widzowie, co jest, co się ze mną stało? Nie no, ale ja nie mogę, co wy ze mną zrobiliście. No i bam, robotyczny laser w Gotti'ego. No i bum, głupi Gotti. Rozumiesz, to nienawidzimy bez proszę przestańcie, to naprawdę boli. Przegrywek Gotti'sia już zawsze będzie głupi. A wiecie co, wy wszyscy walcie się. Zobaczycie, jeszcze będę najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Dobra, nie widzę, posłuchajcie, ja muszę się zemcić i stać się mądrzejszy. Ale niestety ja mam tylko jednego Robuxa. Hej, ty niebieskowłosy, sprzedam ci tą książkę za 1 Robuxa. Okej, dobra, niech będzie, dawaj tą książkę. Ja co jest, czytamy, okej, dobra, jest, udało się, jestem mądrzejszy. Obecnie poziom mądrości Gotti'ego równa się 30%. No i teraz powolutku zakradnijmy się do tej biblioteki. Patrzcie na to, jestem coraz mądrzejszy. Okej, pierwsze obliczenie. Obliczenie, obliczenie, obliczenie. Halo, dziwny gościu, co ty robisz w mojej bibliotece? Teraz wywalaj stąd. O tak, babciu, mam stąd wywalać. Ja nie mogę, ale gościu, czego ty nie rozumiesz? Bang, bang, bam, bum. Au! No to stara babo, patrz na to. Epicki laser XCC. Poczekaj, poczekaj, co? Jednak ja żartowałam, proszę, stój. No i bam, laser, spadaj, głupi gościu. No i oczywiście, bam, biblioteka też podpalona. Nie, nie, ale czy mi się przewidziało, tak po prostu nie może być, to jest przesada. Gotti, masz 40% mądrości. Mężu, ale co teraz? Co teraz? Co teraz? No i teraz to jest czas na zemstę na wszystkich. Okej, dobra, teraz, rodzinę, to musimy go powstrzymać i mam na to idealny pomysł. Wystarczy zrobić specjalną hipnozę, która przez te ekrany na ten eliksir nienawiści Gotti'ego. Okej, dobra, pierwszy prank z użyciem mojej mądrości. Ja nie mogę, już mam po prostu dość bycia prezydentem. No i teraz jak on tutaj wejdzie. Au, to naprawdę bolało. Bruk,
Keveniu! A ja rodzice tworzyłam eliksir mądrości! A ja teleportator 10 tysięcy C! Uwaga, wszyscy nienawidzić Gotiego! Got jest głupi, wyzywać go od głupiego, prankować go, umysł bez mózgi, rozumiecie? To nienawidzić go wszyscy! O mój Boże, ja! Nienawidzę tego głupiego Gotiego! Teraz wyzywać i zniszczyć bez mózgiego Gotiego! No i teraz widzowie, dzięki tym mózgom... To już jest połowa 50% mądrości Gotiego! No i teraz z moich komiczy wynika, że siłą głowy będę mógł podnosić przedmioty i jest, udało się, co jest? Pam, pam! Ale poczekajcie, co jest? Dlaczego tutaj nikogo nie ma? Ktokolwiek proszę pomocy, ja tutaj umieram! Malonie, co tam się dzieje, już naprawdę pomagam! Ale nie, poczekajcie, czy mi się przewidziało? Mój cały dom się teraz pali, co jest? No i jest, udało się, cały dom Gotiego jest spalony! Spadaj ode mnie, gościu, i teraz halo, policja, on spalił mój dom! Nie no, teraz to przesadziłeś, idziesz do więzienia! Albo dobra, jednak nie pomyliło mi się teraz, tylko ty idziesz do celi! Co, ale poczekajcie, czemu do celi? Dobra, stworzę drabinę i bang, wyjdę stąd! Dobra, to jest czas na wycieczkę od Boże, albo dobra, nie, dzieci, patrzcie, to jest ten głupek Goti! Ale jak to, poczekaj, co, ja już nie jestem taki głupi! Nie no, ja nie wierzę, właśnie spełnię swoje marzenie, lecę do Ameryki! Albo dobra, jednak nie wolę się śmiać z Gotiego! Ale poczekajcie, ja wam nic nie zrobiłem, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? A masz, głupi przegrywie, Spider-Man jest za wszystko! Proszę, proszę, ludzie, pomocą zniszczyć całe Brookhaven! Dobrze, Spider-Manie, już pomagam, bam, laserowe gogle! Albo nie, poczekaj, czy to jest? Tak, Spider-Man, to jest, o! Granic Gotiego, kukła, który ma kupę zamiast mózgu i ma zero IQ! Jest prawdą Gotiego dronem i wszystko idzie zgodnie z planem! O nie, ale patrzcie na to, ten kotek zaraz spadnie! Dobra, szybko przyniosę go telekinezom i jest, udało się! Poziom mądrości Gotiego równa się 65%! Nie no, co jest, nawet pies mnie wyzywa od głupiego, wstałem z grobu, bo chcę powstrzymać Gotiego! Nie no, to jest po prostu przesada, nawet zombie mnie nienawidzi! Szybciej, szybciej, w tym domu jest dziecko i zaraz cały się spali, ale poczekaj, nie stój! Są sprawy ważne i ważniejsze! Wywalone w to dziecko, tata i mama Gotiego zahipnotyzowali nas, aby cię powstrzymać! Dobra, ale nie, poczekajcie, oni was zahipnotyzowali, żeby mnie powstrzymać? Nie no, nie, nie gadajcie, co oni zrobili! Ja teraz jestem naprawdę wkurzony, ciekawe, co powiecie na to! Teraz wystarczy moją mądrością skraftować oto coś. Jest, udało się, kontrolator wieku! Niebezpieczeństwo, uwaga, mózg Gotiego osiągnął 80% mądrości! No i tak, Goti, nie zadziała, masz zbyt mały mózg! No i teraz wy będziecie dziećmi, a masz! Bang, bang, ziu, bang, bang, boom! A tobie, policjanci, dam 200 lat i zamieniasz się w szkieleta! Wy wszyscy przez lato obrażaliście mnie, że jestem głupi! Ale nie, halo, my chcemy do mamusi! Teraz to jest ten czas, córko, teleportuj nas! No i teraz, Got, już na mnie uciekniesz! Ale serio, tato i mamo, teraz energia całego mojego mózgu! Ja nie mogę, co jest, nasze głowy zaraz eksplodują! Chcielibyście rodzina Modric, ale teraz idziecie ze mną! Ale poczekaj, kim ty jesteś teraz, zostaw moją rodzinę! No i twój koniec też za 3, 2, 1... Nie, nie, posłuchaj, najmądrzejszy, nie ma takiej opcji! Niebieskowłosy Got idzie ze mną! Kochani, ale poczekajcie, co jest, gdzie ja jestem, ale poczekaj! Kim ty jesteś, dziwna babo, proszę, zostaw mnie! Goti, spokojnie, ja ci pomogę stać się mądrzejszy! Ale jak to pomożeć, jak chcę uratować swoją rodzinę? Czekaj, sprawdzimy, kocioł mówi, że... Poziom mądrości Gotiego równa się 90%! Uwaga, zagrożenie życia, natychmiast odejdźcie od tej osoby! Goti, twoje rodzice są zamknięci w więzieniu najmądrzejszego człowieka na świecie! No i teraz już nikt ode mnie nie będzie mądrzejszy! Co? Ale że moje rodzice są w więzieniu, co jest? Pierwsze zadanie do bycia mądrzejszym to... Przynieść mi z tajnej bazy zapaliłem o ten złoty mózgowy kryształ! Dobra, widzowie, chyba nie mam innego wyjścia. Badanie terenu, badanie terenu. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Uwaga, intruz, cel znaleziony. Dobra, niech będzie ty, boom. A ciebie, junkbocie, na biegun północny. Uwaga, systemy, zimno, zimno, zimno. No i teraz wystarczy się troszeczkę zakrać i bang, mamy to. Dobra, wiecie co, nie mamy czasu, szybko stąd uciekajmy. Wy tutaj bez mózgi zostańcie, a ja z moją mądrością idę zniszczyć całe Brookhaven. Całe Brookhaven teraz dzięki mnie się pali. Dobra, czarodziejko, jestem, proszę, kryształ. Goti, kłopoty, kłopoty, kłopoty. Ale poczekaj, poczekaj, co się dzieje? Najmądrzejszy teraz niszczy całe Brookhaven. No i teraz tym głupim ludziom odpalę disaster pakiem wszystko, co się da. A ten do mnie porwą kosmici. O nie, ale mamo i tato pomocy, co się dzieje? Tylko nie to kosmici mnie porywają. Lecisz z nami w kosmos, głupi dzieciaku. Jestem
teraz to już czas na ostateczne zadanie, czyli musisz mi przynieść ze środka głowy najmądrzejszego kawałek jego mózgu. Poczekaj, co do środka jego głowy, ale jak to? Dasz radę, teraz biegnij, Goty, powodzenia. Posłuchajcie, z moich obliczeń wynika, że on teraz jeszcze w przedszkole. I jest, udało się, stoi tam. No i bum, głupie przedszkole. Nie, Goty, nie da rado, jest zbyt głupi, teraz już nikt nas nie uratuje. Dobra, mamy na to idealny pomysł, skraftuję pomniej szator. Teraz dzięki temu urządzeniu wszystkie samochody wylecą w powietrze. Dobra, powiedzmy się i tak, żeby nie zauważył. Bang, wskoczmy do jego buzi. Uefu, głupia mucha mi wleciała do buzi. On tutaj połknął książki naukowca, co jest? No i teraz zeskoczmy na dół. O mój Boże, jak mi się kręci w głowie, co jest? Ja nie mogę, co jest, jaki ten mózg jest ogromny, ale dobra, powiedzmy trochę tego. I Bang, teraz wyskoczmy, mamy wszystko w tej butelce. Jest, udało się, wynalazłem robota, który będzie niszczył wszystko z mnie. Oj, policja, ja się naprawdę poddaję. Teraz ręce do góry, idzie z nami do więzienia. Ja potrafię kontrolować umysły i macie mi oddać wszystkie swoje pieniądze i mnie zostawić. Proszę, to jest twoje milion robuxu. Proszę, pani czarodziejko, eliksir z mózgu. Teraz troszeczkę pomieszamy w tym kotle. Jest, udało się. Bang, bang, w Gotiego. Ja stąd uciekam, twój mózg zaraz eksploduje. Teraz ja będę jeszcze silniejszy. Więcej książek, więcej książek. Teraz jeszcze do którego kalkulacje. Proszę uciekać od tej osoby, niebezpieczeństwo, powtarzam, 98% mądrości. Ale poczekaj, dzwoni nieznany numer, okej? Okay? Hej, Goty, jeśli chcesz odzyskać swoją rodzinę. Tak, co mam zrobić najmądrzejszy? To przyjść na najwyższą górę Brookhaven do militarnej bazy. Ja nie wiem, że jestem tak blisko, ja ich uratuję. Głupi dzieciak dał się nabrać i teraz zostało tylko zniszczyć Brookhaven RP. O nie, nie przewidziałam tego, to była pułapka. Ale okej, mam na to idealny pomysł. No i tutaj na dole są moje rodzice i jest, udało się. Goty, stój, to wszystko to była pułapka. Ale że co, jaka pułapka? On teraz idzie zniszczyć całe Brookhaven, bierz tą podkę. Wystarczy wejść tutaj i podłożyć moją tekst. To niszczą pompę nuklearną. Czemu ty nas porwałaś, chora bobo? To dla dobra Brookhaven muszę pobrać energię z waszego mózgu. Teraz to połączmy, to dodajmy z tym i dawaj, dawaj. Jest, udało się, mamy to specjalne złote jabłko mądrości. Nie no, teraz to ona nam zabrała mózgi, jesteśmy głupi. Okej, dobra, wejdźmy tutaj, bang, wypijmy podkę. O nie, uwaga, 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 szaleństwo, mózg się przegrzewa, 99% mądrości. No i koniec świata za 3, 2, 1. Nie najmądrzejszy, proszę, nie rób tego. O, a co mi takiego zrobić, Goty, 0 IQ? Telekineza. Ale poczekaj, dlaczego to nie działa? A masz za swoje, teraz już nikt mnie nie powstrzyma. Goty, proszę, jest to jabłko szybciej. Bomba nuklearna tika, ha, 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 ha. Dam. No i teraz to jest czas na 100% mądrości Gotiego. Co, 100%? Poczekaj, nie! O nie, zostało naprawdę mało czasu, ale dobra, szybko wynajdę to i bang, kontrolator czasu! No i okej, cofnięcie czasu o 10 sekund. I bang, laser bombę! Ale nie mój cały plan, proszę nie! No i twój mózg będzie teraz mega malutki. O nie, ale poczekaj, to się dzieje, o! 2 plus 2 równa się 3. Goty, naprawdę przepraszam, że cię obrażałem. Synuś, już możesz wrócić do naszej rodziny. Wiesz co, jednak ty jesteś naprawdę mądry. Posłuchajcie, bang, teleportacja. I lecicie w kosmos za to wszystko. Mamo i tato, patrzcie na to, ja dostałem 5 z plusem. Goty, ja nie mogę ci, ty nie rozumiesz, to nas nie obchodzi. Ale czemu, ja się naprawdę starałem. Ty masz być szybki, a nie jakiś mądry. Ale czy wy nie rozumiecie, a nie chcę, jak chcę być najmądrzejszym człowiekiem na świecie. My jesteśmy najszybszą rodziną na świecie, nienawidzimy takich mądrali jak ty. Ale tato, ja naprawdę nienawidzę tej siłowni, jak chcę do biblioteki. Powiedziałem, Goty, teraz na bieżnie. Nie no, ja nie mogę znowu to głupie bieganie, nie no, co jest, za się teraz wywalę. O, to naprawdę bolało. No i masz za swoje, ślimaku, super szybkością. No ale dlaczego, czego wy nie rozumiecie, cały czas mnie wyzywacie, jak chcę być tylko mega mądry, co jest ze mną nie tak. Teraz, Goty i Maciek, to czas na wasz wyścig. Ja trenowałem na to całe życie. Ale rodzice, poczekajcie, ja. Wygrany wyścigu wygrywa 1000 robux, a przegrany zostaje wyrzucony z naszej rodziny. Ale nie, jak to wyrzucony, proszę nie. I za 3, 2, 1. Uwaga, teraz wyścig start. Ale widzowie, poczekajcie, co ja to wygrywam, nie wierzę. Ja tylko żartowałem, chciałbyś głupi przegrywie, a masz za swoje, Goty. Dlaczego ty to zrobiłeś? Jest, udało się, ja wygrałem ten wyścig. Gratulacje, jesteś najlepszym synem na świecie, a to są twoje robuxy. A ty znienawidzony synku, katfu, pluję na ciebie. Od teraz nie jesteś naszym synem, rozumiesz to? Ja nie mogę, naprawdę, przestańcie mnie wyzywać, ja będę lepszy, obiecuję. No i to koniec, kupię biblioteki Gotiego, boom, bang, bam. Wiecie co, wy zaczynacie mnie już powoli denerwować. Ha, 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 ha. Klimaczku, Goty, nikt cię tutaj nie lubi. Nie, to jest po prostu za dużo, zostajesz wyrzucony z na
naszej rodziny i idziesz do domu dziecka. Aby wrócić do naszej rodziny, masz 24 godziny, aby wygrać wyścig z naszą całą rodziną. Wiecie co, rodzice, się umysłu, czyli telekinezu, wyrzucę was na drugi koniec świata. Dobra, nie widzę, posłuchajcie, muszę się zepsić i stać się szybszy. Ale niestety nie wiem, jak to zrobić, ale poczekaj, nie, czy mi się przewidziało? Uwaga, uwaga, teraz wszyscy mieszkańcy Brookhaven, to czas na wyścig szybkości o 10 tysięcy robów. Okej, dobra, niech będzie, dawaj, dawaj, Goti. Poziom szybkości Gotiego wynosi 1%. O nie, kłopoty, tutaj jest Flash i Sonic, to jest? Teraz wyścig Storm. Ja nie wierzę, patrzcie na to, jestem coraz szybszy, dawaj, 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 Goti. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 20%. Serio, ten głupi dzieciak myśli, że z nami to wygra? Widzowie, ale co się dzieje? Ja dosłownie jestem obok mety. Spadaj, głupku, Goti, nie ma takiej opcji. Okej, ale Flash, poczekaj, to jest nie fair. Zamknij się, głupi Goti, po prostu jesteś za słaby. Ale co się dzieje, kochani, oni mnie dosłownie zepchnęli. Oj, Goti, Goti, a może bardziej ślimoczek? Ale ja nie mogę, co wy ode mnie chcecie, ja nie jestem żadnym ślimakiem. O tak, Goti, to co powiesz na to? Bęk, lasę. No nie, ale poczekajcie, co wy zrobiliście z moją głową. Teraz wszyscy posłuchajcie biegać i bić wokół Gotiego. O nie, ale widzowie, co się dzieje, jakby się kręci w głowie, a tutaj dosłownie zaraz zemdleję. Ow! Ja nie mogę, to naprawdę boli. Ow! Proszę, przestańcie mnie bić, to boli. Ow! Wiecie co, wy wszyscy tutaj zebrani, przestańcie się do mnie odzywać. Nie no, kochani, posłuchajcie, nawet tutaj się ze mnie śmieją, ale ja im pokażę i zostanę najszybszym człowiekiem na świecie. Dobra, ale nie, widzowie, co teraz, to teraz, to teraz. Ja teraz nie mam rodziny, domu, jedzenia, dosłownie nic nie mam. Hej, ty dzieciaku, spokojnie, adoptujemy cię do naszej rodziny. Ale naprawdę adoptujecie, o Jezu, ja dziękuję. Patrz na to, synku, jestem mega szybki. Co jest na to, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Zjedz tego pozłacanego burgera. Okej, dobra, niech będzie, dawaj to. Ja, co się dzieje, dawaj szybciej, szybciej, Goti, jest, udało się, a teraz jestem szybszy. Poziom szybkości Gotiego jest na levelu 35%. Teraz ręce do góry, to jest napad na ty, bo. No nie wiem, złodzieju, czy taki napad, bo spalaj szybkością, cię walę na łeb. Ale jak ty jesteś taki szybki, przecież to jest niemożliwe. Ja muszę być jeszcze szybszy, dawaj na tą bieżnię. Proszę cię, Goti, szybciej, 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 szybciej. Teraz, Goti, ślimaczku, zejdź z tej bieżni, rozumiesz, to ona jest moja. No tak, Flash, mam zejść z tej bieżni. Dobra, Goti, sam tego chciałeś, super szybkość, a masz, bo, bo, bo. No ja nie mogę, spalić ode mnie, mały, głupi Flashku. Oj, widzę dla nas konkretnego przeciwnika, Goti osiągnął 50% poziomu szybkości. Poczekaj, co, jak to 50% robię gol, ja mam 70%. Ja nie wierzę, posłuchajcie, ja jestem coraz bliżej do powrotu do mojej rodziny. Ale dobra, mam pomysł, teraz wszystkie chęćki chogi za mną do króla Brookhaven RP. Uwaga, królu, teraz ręce do góry, masz robić to, co ci każemy. Dobrze, dobrze, Soniki, proszę, nic mi nie róbcie. Rozumiesz, to masz rozkazać całej policji, wojsku i agencji zniszczyć i połamać Gotiego. Okej, widzowie, patrzcie na to, tutaj jedzie jakiś samochód. Ja jestem o niego szybszy, to jest naprawdę epickie. No i kochani, w tym północnym domu jest dziecko. A z użyciem mojej super szybkości mogę je teraz uratować. Ty, Goti, uratowałeś moje dziecko, buzi, buzi. Halo, halo, agencji, policja i wojsko. Ja teraz wam rozkazuję poszukiwać tego niebiesko-włosego Gotiego i go zniszczyć i połamać. Zemsta będzie słodka i nikt teraz nie będzie u nas szybszy. No i teraz, widzę, wystarczy wybić o tą podkę szybkości. Level szybkości Gotiego równa się 60%. Synu, jesteś najlepszy i najszybszy, to jest twój nowy epicki samochód. Tato, ale naprawdę proszę cię, mogę wrócić do naszej rodziny? Ja patrz na to, tato, jestem naprawdę mega szybki. Co jest, Goti, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? Teraz, Goti, ręce do góry, idzie z nami do więzienia. Co, ale poczekajcie, czemu, co ja takiego zrobiłem? To czas połamać wszystkie twoje kości. Au! Co jest, ja mam jedną nogę, co wy mi zrobiliście? Teraz idzie z nami do więzienia. Nie, dobra, widzowie, tak nie może być, ja stąd uciekam. Nie no, ale nawet wojsko to już jest po prostu przesada. Tutaj agencji, poddaj się albo stracisz drugą nogę. Ale jak to drugą nogę, poczekaj, co? Oj, Goti, Goti, jesteś ślimakiem i jesteś za wolny. Przestańcie mnie denerwować, to nie jest prawda, ja wcale nie jestem za wolny. Ale to jest czas na idealną pułapkę i bęk, szybko w lewo. No nie, ale gdzie on jest, on to jeszcze na co jest? Au, ja nie mogę, głupi ślimak, Goti. No nie, nie gadajcie, to nie idzie zgodnie z plonem. Witajcie wszyscy ludzie Brookhaven, kto znajdzie i połamie Gotiego, wygrywa milion robux. Ja dostanę milion robuxów. Dosłownie tak za darmo. Teraz połamać Gotiego, jak chcesz być mega bogaty. Ale nie, poczekajcie, czy mi się coś przewidziało? Ja dosłownie jestem najbardziej poszukiwaną osobą na Brookhaven RP. O Jezu, dzieci, co wam się stało? To jest pułapka, bam, my chcemy ci połamać nogi. Spadajcie ode mnie, dzieciaki, przecież ja nic nie zrobiłem. Stój, Goti, ja potrzebuję kasy na siado do koni. Poddaj się, gościu, ja jestem rycerzem na koniu. Łowca duchów kocha, bo Bóg chce cię dopadnie. To już jest po prostu przesada, nawet rycerz na koniu mnie goni. Obudziłem się ze zmarłych, żeby połamać Gotiego.
Nie no, teraz została mi tylko jedna ręka, jedna noga, tylko nie to. Goti, szybciej, 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 uuu. Ja byłem taki szybki, że aż mnie teleportowało. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 70%. No i teraz już mnie nikt tutaj nie powstrzyma. I Bank ucinamy mu wszystkie nogi. Ale widzowie, co się dzieje? Ja nie czuję swoich nóg. Hej, lekarze, zostawcie go. Ale kochani, co tutaj robi ten niebieski jeż? Kręci mi się w głowie. Teraz idziesz ze mną, Goti. Ja nie mogę, nie, tu nie tak miał być. Ten głupi niebieski jeż nas zdradził i mu pomógł. On i tak nic nie zrobi, bo zniszczył mu jego wszystkie nogi. O, widzowie, ale poczekaj, co tutaj robi Sonic? I poczekaj. Co jeszcze, bo ja jestem na jakimś wózku. Poziom szybkości Gotiego zmalał do 0%. Goti, spokojnie, nie mamy czasu, ja ci pomogę. Co, ale jak to pomożesz, ty byłeś moim wrogiem. Synu, pamiętaj, godzina do wyścigu, powrót do rodziny. Tato, ale proszę, przełóż mi ten wyścig, ja nawet nie mam nóg. Trochę pomieszajmy tutaj, dodajmy i jeszcze przywieźmy to do Gotiego. No i ostatecznie wypij tą miksturę. Dobra, widzowie, ale chyba nie mam innego wyjścia. Ja nie wiem, że co jest, zwróciły moje nogi. Level szybkości Gotiego wzrósł do 80%. Powodzenia, Goti, dasz radę, wygraj ten wyścig. Ojo, dzieciaczek, Goti idzie na wyścig. A my za to służyliśmy specjalne mikstury z pizza, dzięki którym będziemy mieli 100% szybkości. No nie, mój specjalny zrod wykrył, że Eggman, Shadow, Knuckles, Tails, Amy osiągnęli 100% poziomu siły. Dobra, nie mamy czasu, musimy coś szybko wykombinować. Goti, halo, zostało 10 minut do końca. Dobra, ale nie ma czasu, szybko biegnijmy do wyścigu. O, no nie, znowu to samo. Ale tylko nie to, ja połamałem swoje całe nogi. No nie, ale ja jestem naprawdę smutny. Ja muszę się ścigać na wózku, serio. Ha, 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 co za dupek. Myślałam, Goti, że jesteś lepszy. Ale przecież to nie moja wina, ja się tyle przygotowałem. I za 3, 2, 1, wyścig stąd. No ale nie gadajcie, widzowie, oni serio są szybsi. Ty już nigdy nie wrócisz do naszej rodziny. Hej, ale to nie fair, przecież ty oszukałeś. Ale proszę cię, Goti, co zrobić? Myśl, myśl, myśl. Zjedz tego pozłacanego burgera! Synu, ale zrób to dla nas, zostań najszybszym na świecie, proszę! Dam. Poziom szybkości Gotiego równa się teraz 90%! Dobra, rodzice, co powiecie na to? Ale on był na wózku, przecież to jest niemożliwe! A masz, mamo, bang, boom! Rozumiecie, to nie wygracie tego ze mną! A ty, tato, epickie, szybkie tornado! W tym tornadzie tak mi się kręci w głowie, co jest? No i jest, udało się, wygrałem! Ale poczekaj, jak to jest możliwe, to są mega ultima, mega szybkie nogi! I za to wszystko super szybkością wypadajcie na księży! Ale Goti, jesteś już naprawdę mega szybki, możesz wrócić do naszej rodziny! Udało się, dzięki nam całe Brookhaven jest zniszczone! Szybki jeżu, jest, udało się, pokonałem moją rodzinę. Ale Eggman z Hedgehogami hogami niszczy całe Brookhaven RP. Teraz, głupie babo, oddaj swoje pieniądze. Dobra, wchodzimy do tego domu i disaster pakiem, trzęsienie ziemi i pioruny. Ja uwolnię wszystkich złoczyńców z więzienia. Co? Właśnie widzę, wszystko tutaj jest zniszczone. Aby ich pokonać i stać się szybszy, musisz wykonać dwa zadania. Pierwsze zadanie to zbierz 10 najszybszych ludzi na świecie. Ja zrobię wszystko, żeby być najszybszym. Bum, dom prezydenta i Bank, straż buzarda. No i teraz wszystkie lody będą moje. Dobra, niech będzie pierwszy Flash. I Bank, trzeci Lewandowski. I okej, siódmy My Talking Ben. No i dziesiąty, ostatni Shadow. Jak zniszczymy całe Brookhaven, to będziemy mega bogaci. Super wybuchające tornado szybkości. O, przecież ty nie miałeś nóg, zostaw mnie. Teraz wystarczy, że wszyscy wejdą do tego basenu. Jest, udało się, mamy to eliksir szybkości. Niech będzie, wypijmy tą potkę. Trochę bieżni. Okej, jeszcze więcej biegania. Dobra, nie, ja się tutaj chowam. Ja teraz będę najszybszy na świecie. Level szybkości Gotiego 100%. Wykryto niebezpieczeństwo. Nogi się przegrzewają, powtarzam. Serio, policja, nic mi nie zrobicie. Bang, w kosmos, a ty bam, na biegu północny. To już jest przesada, my mamy 500% szybkości. Całe Brookhaven się trzęsie, ale to czas na ostatnie zadanie, czyli wejdź do środka ciała Eggmana i pomiesz z jego serca krew. Poczekaj, ale jak wejść do jego środka, co? Przestań narzekać, Goti, i biegnie wszystko w twoich rękach. Nikt nie ma prawa jeść jedzenia w moim mieście. Z tego, co mi się wydaje, to super szybkością dam radę wejść do środka. O nie, ale coś we mnie jest. Eggman pomknął bieżnię i całą siłownię. Ale gdy zeskoczył tutaj na dół, to tutaj jest jego ogromne elektryczne serce. Wiem, że to ty, Goti, zaraz się wypycha. O Jezu, widzowie, wszystko się trzęsie. Ale dobra, bęk do ścikawki i wyskoczy stąd. Poczekaj, co, Goti, co tu tutaj robi?
Halo niebieski jeżu, proszę pomocy. Teraz to przesadziłeś, Goti. Żeby być szybszy, wsiknij sobie to do nogi. I to twój koniec za 3, 2, 1. O nie, ale co jest, to się dzieje? Oj, oj, Goti ślimaczek, serio myślisz, że coś mi tym zrobisz? Nie, nie, ale to proszę ciebie, przestań, zostaw mnie! No jest teraz ten rower jest mój, głupi dzieciaku! Nie, ale widzę, czy mi się właśnie przewidziało, co tam się dzieje? Bulesie, ale co ty robisz? Proszę, zostaw go, nie niż go! Bam, bang, boom, rowerek rozwalony i do tego teraz cały się poli! Nie, nie, gościu, rozumiesz, to teraz przestań! Zamknij się, głupi przegrywnie, hatfu, pluje na takich jak ty! No nie, tylko nie, to mój piękny rowerek, mamusia mi go kupiła, dlaczego ty to zrobiłeś? Naprawdę, spokojnie, spokojnie, Bejkonku, ale poczekaj, co to jest? Halo, ale biedny Bejkonku, dzieciaku! Co ci się stało? No bo tak jakby mój cały rower od mamusi został zniszczony. No okej, dobra, niech będzie, to teraz jest on cały złoty. O mój Boże, co jest, ale to jest naprawdę epickie. Ja nie wierzę, bogaczu, naprawdę dziękuję, a teraz jestem mega bogaty. Ale nie, proszę, stójcie, jak wy właśnie to zrobiliście? Okej, ale dobrze, córko, to czas na Brookhaven szkołę. Złota rodzina odeszła do szkoły, a ja uznałem, że muszę do nich dołączyć i też zamieniać wszystko w złoto. Ale niestety wyszło na to, że Billy Buller miał takie same plany. Siema, bogata dziewczyno. Proszę cię, powiedz, jak wy wszystko zamieniacie w złoto. Pany, ode mnie nie mam ochoty gadać, ukradnij mi mój pleca. Zgubiłaś, dobrze, mam idealny pomysł, znajdę go. Oj, oj, tak, tego szukasz, głupi kidzie, ha, ha, ha. Hej, Billy, ja nie mogę, co ty robisz, zostaw go, no, gdzie jesteś, pokaż się. Oh. Boże, ale moja głowa, co ty zrobiłeś, proszę, wypuść mnie. Ja nie wiesz, ale serio, jesteś taki głupi, nabrałeś się na moją pułapkę, przegrywie, Goti. No i rozumiesz, to ja dołączę do złotej rodziny. Ha, 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 ha. Nie byłbym tego taki pewien, dawaj, dawaj, robocie. No i jest, dobra, ja nie wiesz, że udało się, jestem wolny. Hej, udało się, jestem Billy, mam twój plec. Taki ukradł go niebieską włosy Goti. To ale nie, poczekajcie, to wcale nie jest prawda. Ja nie mogę, ale co ty tutaj robisz, rozumiesz, to wywolaj to. Ale, ale złota rodzino, naprawdę posłuchajcie, ja jestem dobry, on jest zły i on to ukradł. A masz takie kitki jak ty, nikt nie wygrał. Jak ja ciebie nienawidzę, to ja będę miał złote moce, a nie ty. Świecia masz za swoje. Ja nie mogę teraz, dzieciaki, przestańcie. Spokojnie, spokojnie, mam na to idealny pomysł. Teraz wy obydwoje dostaniecie specjalne złote moce. Ty niebiesko włosy Goti, fałeś ty ogromny, silny bóg. To pierwszy zdobędzie 5 punktów wyzwolenia. O dołączenie do naszej złotej rodziny i ożenienie się z moją córką. Na pierwsze zadanie mieliśmy 5 minut i musieliśmy jak najwięcej rzeczy w Brookhaven zamienić złoto. Pierwsze zadanie za 3, 2, 1, 100. Dobra, ale widzowie, szybko biegniemy, naprawdę nie mamy czasu. I teraz jednym dotknięciem, bęk, ten dom złoty i to drzewo też jest całe złote. Okej, ale proszę, żeby to zadziałało, proszę. O, ja jest, udało się, cały basen jest złocie. Goti, ale no ja nie mogę przestać się owalać, teraz Billy to totalnie wygra. Czy ty, robocie, możesz się zamknąć, totalnie mi nie pomagasz. Teraz amputujemy serce temu dziadkowi za 3, 2, 1. Sorry, ale nie amputujecie serca, bo teraz jest całe w złocie. Ja nie mogę, ja mam tylko ten głupi śmietnik, ja już mam tego po prostu wszystkiego dość. Dobrze, niech będzie, już pomaga, proszę, złoty śmietnik. O, ja teraz jestem najbogatszym bezdomnym na świecie. O Jezu, ale piesku, naprawdę przepraszam, teraz jesteś cały złoty. No nie, ale nie gadajcie się, zaraz tutaj rozbiję. O, tylko nie, to teraz mój samochód jest cały rozwalony. Ale spokojnie, nie martw się, bo teraz ten samochód to jest Lamborghini. Nie, no, ale nie gadaj, że to działa, jest, udało się, mogę zamieniać ludzi w złoto. Bek, no i ty teraz też jesteś złoty. No i do tego ty też nie masz szans. Ja nie wiesz, ale to jest takie epickie. Goti, ale naprawdę powstaje kłopoty, Billy zamienia wszystkich ludzi w złoto. No i co z tego, głupi robocie, ja nie mogę, rozumieć, to ja to muszę wygrać. Radzę wam naprawdę przyspieszyć, zostało naprawdę mało czasu. Poczekajcie, widzowie, ale co to jest? To jest złota wyrzutnia 3000 X. Ale nie gadajcie, że to działa, co jest? Trzymaj to, Goti, teraz to jest moje i ja to muszę wygrać. Hej, ale stój, ty oszukałeś, to było moje. Wszystko, co istnieje w Brookhaven, będzie teraz złotym i bęk w samolot. Minocie, ale nie, poczekajcie, co wam się stało. Tylko nie to, kochani, ten samolot właśnie we mnie leci. A, o Jezu, to naprawdę bolało. Oj, oj, no i teraz, Goti, już nigdy nie wyjdziesz. No ale ja nie mogę, zostało 30 sekund, a ja nie mogę otworzyć tej głupich drzwi. No i teraz dosłownie całe Brookhaven będzie w złocie. No nie gadajcie, serio, tylko nie to. Uwaga, teraz wszyscy, koniec czasu, Billy wygrywa. Uwaga, uwaga, wynik rywalizacji równa się Billy 1, Goti 0. Nie, no ale to już jest totalna przesada tych dwóch głupich dzieciaków. Zamieniają dosłownie wszystko w złoto. Ale, ale jak to w złoto? Przecież to jest niemożliwe. Nie narzekaj, tylko teraz złapcie i zniszcie, będziemy pogodzi. Ale teraz uwaga, następne wyzwanie to walka za 10 minut. Okej, dobra, widzowie, muszę to wygrać i stać się silniejszy. O, ja masz szczurze, dawaj, dawaj, Goti. Big bam, boom, głupi szczur. No i jest, udało się, jestem silniejszy.
Hej, ale dzieciaku, kupię tego złotego szczura za 1000 robux. Okej, dobra, niech będzie, proszę, bierz, to mam 1000 robuxów, jestem bogaty, co jest? O, ja, Goti, proszę cię, dawaj, dawaj, więcej siły. No i do tego teraz jeszcze więcej biegania. Goti, proszę cię, szybciej, szybciej, szybciej. No i ostatnie, czyli wytrzymałość. O, to boli, naprawdę, przestańcie, o, Boże, moje kości, tylko nie to, o, moje kości, co jest, o. To jedzenie teraz jest całe złote. Ja jestem teraz najsilniejszym człowiekiem na świecie. Dobra, stójcie, koniec treningu, to czas na bitwę. Okej, dobra, ale ja nie wierzę 100% siły, wytrzymałości i szybkości. No i teraz Billy nie ma ze mną totalnie szans. Teraz walka Goti vs Bully Stone. Serio, Goti, myślałem, że się od razu poddasz. Au. Ale co jest, jak ty jesteś taki silny? No i ostateczny cios za 3, 2, 1. Nie, rozumiesz, to ja na to nie pozwolę. Ja zrobię jak najwięcej złota i sprzedam to za specjalną, nielegalną podkę siły. No i co powiesz teraz na to, Billy? Ale, Goti, proszę cię, dogadajmy się, to naprawdę to, co ja dołączę do tej rodziny. Gratulacje, Goti, wygrywasz drugą konkurencję. Obecny status rywalizacji to 1-1, czyli remis. Ja nie mogę, ale, Goti, zaczynasz mnie już powoli denerwować. Trzecia konkurencja to kto pierwszy złapie furgonetkę pełną złota. Witaj, Goti, radzę ci się poddać, rozumiesz, to my będziemy bogaci, ha, co, ale poczekaj, kim ty jesteś? Uwaga, teraz start pościg. Dobra, niech będzie złota limuzyna i wsiadamy, nie możemy tego przegrać. O nie, ale co teraz, co teraz? Dobra, wiem, ulepszę tego konia. I do tego teraz jeszcze raz ulepszę. No nie gadajcie, o serio mnie dogania, ale mam na to idealny pomysł. Goti, o mój Boże, proszę, zatrzymaj się, ja się naprawdę źle czuję. Dobrze, Jezu, Billy, już pomagam, co się dzieje? To była pułapka, serio, jesteś taki głupi, ja nie wierzę. No nie, ale ja teraz nic nie widzę, co się właśnie dzieje, co to są za dźwięki? O Jezu, moja głowa to naprawdę bolało. Teraz niebiesko włosy, ręce do góry, idzie z nami do więzienia. Ale jak to do więzienia? Przecież ja to muszę wygrać. Jestem już naprawdę blisko, a go złapała policja. Nie no, ale tak po prostu nie może być. Oj, ale dzieciaczku, naprawdę ci razy wyjść z tej celi i postarać się. Co jest, to ty zrobiłem? No i teraz zamienię tego głupiego więźnia w ten złoty klucz. No i jest, dobra, co jest, udało mi się uciec. Hej, ty stój, policjanci, wszyscy, uwaga, więzień, uciek. Ja nie mogę zamknąć się, głupi policjancie. Teraz ręce do góry, nigdy nie uciekniesz. Dawaj, Billy, zostało tylko parę metrów, zrobisz to. O, naprawdę, proszę was, przestańcie strzelać, to naprawdę mnie boli, au, powiedziałem coś, au, to boli, proszę przestańcie, au. No i od teraz, policjanci, jesteście cali złoci. Dobra, mamy jakiś samochód, ale musimy go ulepszyć. Jest, udało się, Lamborghini. Jak ty to zrobiłeś, Goti, przecież to jest niemożliwe. Gościu, ty mnie oszukałeś, spadaj. Nie, bo to ty spadasz ode mnie. Nieprawda, Billy, czego, bo to nie rozumiesz, przegrasz. To ty to przegrasz. Ja to będę ty pierwszy. Rozumiesz, ja będę pierwszy. O nie, ale co jest, my się zaraz rozbijemy. Au. O nie, ale co jest, tylko nie mój samochód. Dobra, widzowie, mam idealny pomysł. Wejdźmy teraz do tego złotego helikoptera. Ja nie mogę, ale ten dzieciak serio myśli, że to wygra. Dawaj, Goti, widzowie, jesteśmy już naprawdę mega blisko. No i teraz ja, Billy, jestem. Tak, to się dzieje, ja jestem pierwszy. Nie, to nie jest prawda, bo teraz ja jestem pierwszy. Uwaga, niebezpieczeństwo. Billy zdobywa kolejny punkt, 2-1 dla Billy'ego, Goti przegrywa. Rozumiesz to, Goti, ja zrobię wszystko, żeby z tobą wygrać. To jest ten czas na ostateczny challenge. Oj, ale nie gadajcie, nasi bogaci wrogowie mają nowych złotych synów. My we trójkę teraz sami nie damy rady, co teraz? Ja nie mogę, głupia babo, zamknij się, mam na to idealny pomysł. Następnym i finalnym testem było zniszczenie jak największej ilości złodziejów. No i ostatecznej, najbardziej poszukiwanej rodziny złodziejów na świecie. I uwaga, 3, 2, 1. Teraz ostateczne zadanie 100. Uwaga, ale teraz gleba, to jest napad na ten bok. No ale nie wiem, czy złodzieju taki napad. Bo właśnie cię walę na łeb i zamieniam cię w złoto. Dobrze, ale teraz naprawdę powolutku uciekamy z tego więzienia. Chcielibyście, ale została ostatnia prosta, to zostanie najbogatszy. Serio, drugi złodziej wchodzi przez balkon. A masz teraz za swoje. Naprawdę proszę pomocy, ten głupny złodziejku ukradł mi tą zabawkę. Nie no, ale powoliło ci kraść dziecku. Wynik zabitych złodziei 3-1 dla Gotiego. No ale nie gadajcie, serio, 3-1. Ale wiem, że tutaj jesteście teraz, złodzieje, pokoście się. Dobrze. No i to jest wasz najgorszy bot B. Teraz idzie z nami, Billy, to jest ten czas, ale na dziękuję, twoją hipnozę. Proszę, zostawcie, muszę wygrać ten konkurs, proszę, nie. Ale nie, co wy robicie, gdzie ja jestem? Miłej zabawy, głupi dzieciaku. No i siódmy złodziej, oddawaj tą bombę. Moja teraz głowa, rozumiesz, to zniszczyć cały bruk KWNRP. Okraść cały bruk KWNRP. Okraść tą rodzinę. Zniszczyć wszystko, to jest rozkaz. Ale ja teraz chcę. Chcę teraz kraść i wszystko niszczyć. I dziesiąty złodziej cały w złocie. Bobek, bum, reporterzy. No i teraz włączymy całemu brukowi specjalną hipnozę. Teraz niszczyć i do tego okraść całą złotą rodzinę i bruk KWNRP.
Tak, halo, co się dzieje, złota rodzino? Billy i Gotti, teraz zmiana planu! Finalne zadanie to uratować Brookhaven, oni zahipnotyzowali wszystkich ludzi! No i teraz okradają całe Brookhaven RP i nasz dom! Aby ich powstrzymać, to musicie, o nie, poczekajcie, stójcie! Halo, ale co musimy? Wiem, bo właśnie jestem w twoim domu i teraz idzie z nami do więzienia! Ej, ale Billy, czemu ty nas zdradziłeś? Halo, ale co tam się dzieje? Nie no, ale serio, rozłączyli się! Teraz powiecie, jak zdobyć te moce! Rozumiesz, to tobie nigdy nie nienawidzę cię! Macie godzinę na powiedzenie, ale jak nie, to... Gotti, ale nie panikuj, myśl, myśl. Jestem waszym złotym królem i te samochody, te złote domy, te złote motocykle, wszystko będzie wasze. Jak złapiecie tego dzieciaka niebiesko-włosego Gottiego? Oh! Ale co jest, wy złamaliście mi nogę i rękę? Teraz chodź tutaj, będziemy bogaci, jak cię złapiemy. Nie ma takiej opcji, ale dobra, niech będzie szybko do helikoptera. Gotti, ich tajna baza znajduje się tutaj na Eagleview. I z tego sobie się wydaje, to gdzieś tu na dole. Jest, udało się złoci rodzice wolni. Gotti, to wszystko to jest pułapka. Aby go zniszczyć, musisz go spolić. Teraz każdy element, człowiek, zwierzę będą złote. Billy, ale proszę cię, nie rób tego. Ojoj, a co mi takiego zrobisz, Gotti? Bo ja właśnie cały cię spalę. Nie, proszę, ja naprawdę nie chciał się cały zamienia. Udało się, uratowałem całe Brookhaven RP. Gratulacje, dołączasz do złotej rodziny. Teraz dajcie sobie buzi, buzi. 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 Naprawdę dziękuję, to czas na ogromnego przytulasa. Ja zapomniałem, że ja wszystko zamieniam w złoto.